Z tej strony Spox 2, środa, live. Sprzęt trzeba jakiś naprawić. Dzisiaj owocny nawet dzień był. Także kończymy go live'em. Witam wszystkich serdecznie. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Ja już sobie poprzełączam wszystkie odpowiednie widoki, bo kurde, jest jak jest. Słowem wstępu, ostatni live. Bardzo duża kwota pieniędzy zebranych dla potrzebujących dzieci. 33, łącznie 8645 zł. I na ostatnim live'ie do wygrania była figurka z gry Nier. I słuchajcie, dzisiaj przyjechał do nas Sino Service, osoba, która wygrała wtedy na live'ie tą figurkę. Przyjechał specjalnie ze Śląska odebrać nagrodę. Więc, kurczę, fajnie, bo wtedy na równych poziomach, jeżeli chodzi o wpłaty, był Sinus i Andis, dwóch top donatorów. Przy czym Andis napisał już wcześniej, wtedy w trakcie trwania tego live'a, że on tej figurki nie chce i ją przekazuje na rzecz Sinusa, więc oni nie odtłukli o kolejne wpłaty. Także brakuje mi słowa. Formalności stało się zadość. Cześć zieloni, cześć niebiescy, cześć wszystkim. Mam troszeczkę bliżej do siebie monitor z czatem, nie zasłania, nie, on jest tutaj. On to fajnie, no będzie mi lepiej czytać. Słychać dobrze, jak słychać, to dobrze. Cześć Bzyku, tak, jest live. No, Sinus pojechał tak naprawdę 30 minut temu. Wyjechali, jadł w stronę Śląska, bo cały dzień poleciał. Cześć Andrzeju. No i miałoby nie być live, ale mówię, dokończę temat, który miał być ogarnięty parę dni temu, ale części brakowało i zaraz wam pokażę, jak wygląda sprzęt po zalaniu, gdzie kurczę, płytę zdezelowało Fest, ale siedziałem kilka godzin nad nią. Zregenerowałem prawie wszystko, co się dało, więc płyta elektrycznie już raczej działa. Wiem jedno, że jest komunikacja, pendrive mruga, ok. Później zauważyłem, że po uruchomieniu laptopa widać treść na matrycy, ale czego nie było? Nie było podświetlenia, więc mówię, kurde, jaka jest szansa, żeby zalać płytę główną od laptopa, jeszcze mieć takiego niefarta, żeby szlak trafił, nie wiem, w matrycę. Więc zacząłem rozbierać, nie? To jest w ogóle MSI. MSI jakiś taki lepsiejszy. A zaraz dojdziemy do tego, w ogóle to jest grane. MSI. I tutaj widać w ogóle zalanie, widzicie to? Jest jakiś ślad? Jest. No ale nie wyglądało to wcale jakoś tak tragicznie źle. Dopiero pod jakimś określonym kątem, ok, ślad zalania. No i standardowo laptopie się rozbiera, że tą ramkę sobie odklejasz, ciach, pach, pach, jest git. W tym wypadku skrzydło matrycy, nie wiem kto to projektował, ale to jakiś kiepski żart. Matryca w nowych laptopach już oczywiście nie jest wkręcana na śruby, tylko jest w większości przypadków wklejana. I w tym wypadku mieliśmy jeden pasek klejący, drugi pasek klejący. Tutaj był podłużny tak samo pasek klejący. I możliwe, że nawet jeszcze coś tutaj było. Ciężko było to wyciągnąć, ale jakoś udało się. Mam nadzieję, że ona nie pękła przy tym całym demontażu. No i idąc dalej, słuchajcie, doszedłem do... wyzeruj cel, tak zaraz. Do taśmy matrycy, przy czym czekajcie, sobie tylko wyzerujemy cel. Jeżeli chcecie, wpłacajcie na dzieci, jeszcze momencik. Wyzerujemy cel, otwieramy kolejną zbiórkę i zobaczymy, jak będzie dzisiaj szło. Dzisiaj wyczuwam, że będzie kulawo, natomiast może się mylę, no zobaczymy. Dla potrzebujących dzieci cyk, opróżni cel zarobków i uruchamiamy 34. zbiórkę. Ostatnio był WOŚP, finał, a my lecimy dalej ze swoim programem, że tak powiem. Więc jeżeli ktoś chce, jest ktoś chętny, zapraszam do wpłat. No i tak, matryca. Rozbieram. No i kurczę, odwracam taśmę. Znaczy wypinam taśmę, nie? Pierwsze co? Zła informacja jest. Czerwone światełko. Lipa. Jak wygląda to wszystko? Niech ja sobie tu wyostrzę. O, może tak. Mamy piny od transmisji. Po kolei. OK. I ostatnie 3-4. To jest zasilanie, 20 V wchodzi, bo ta matryca, trzeba pamiętać, dawała treść, nie było podświetlenia. I tutaj jeszcze mamy, dyszka leci z Kujaw, a pali. Dziękujemy za wpłatę. I czarne przewody to linia 20 V, komunikacja żółty, pomarańczowy, tu już jest ten pin zjedzony. I tak zastanawiałem się,
czy może wchodzić w tematykę taką, że okej, obetnę te przewody, jakimś cudem to zalutuje do drugiej innej wtyczki. Ale nie. I zaczęliśmy szukać taśmy. Taśmę znaleźliśmy, jak się okazało, w Polsce. Była w zasadzie jedna, jedyna do MSI. To jest nowy MSI na 12 generacji. Coś takiego. Nowszy sprzęt. Mocny sprzęt. Taśma kosztowała nowa 250-300 zł. Przyszła dzisiaj. Mam ją tutaj. Zaraz zobaczymy. No szczerze powiedziawszy, nawet nie porównywałem, czy to jest na pewno 1 do 1 to samo. Mikro... Ne, coś takiego, nie wiem. Na dzieci, Bogdan, dziękuję. Co tam się dzieje? Słuchajcie, to jest taśma, która przyszła. Taśma, mówię, 250-300 zł. Chora kwota, jak za kawałek materiału, no ale... Czy to jest to? No, myślę, że tak. Jak powyginam ją... No, dobra, to będzie wszystko ok. No i taśma jest do zmiany, spoko. I co dalej? Matryca. No, z matrycą jest gorzej. Bo taka matryca, ona ma, z tego co kojarzy, 144 Hz, 17 cali. Wiecie, ile kosztuje matryca? 144-hercowa, 40-pinówka, 17-calowa. Ile kosztuje? Napiszcie. Pozdrowienia dla całego MOSFET H Group. Trzymajcie się, dzieciaki, dla serwisu pozytywnego rozpatrzenia napraw. Dziękujemy za wpłatę. No idziemy teraz na gniazdo od matrycy. Jak to wygląda? Bo nie wygląda ani fajnie, ani śmiesznie, ani nic. Są ślady okopcenia, widzicie to? I teraz właśnie punkt programu. Wypaliło plastik, doszło do zwarcia, wszystko się fest nagrzało, wyjarało złącze. Pozdrawiamy mojego męża i moich rodziców. Jedziemy w samochodzie, oglądamy live, no to szerokości i bez mandatów. Uważajcie na ograniczenie prędkości. Bo można czasami się zagapić. Sam tego ostatnio doświadczyłem. No i to złącze, w zasadzie wiecie, opcje są dwie. Albo tą matrycę wymieniam na nową, mam to gdzieś i ta naprawa już z automatu pójdzie o wiele więcej do góry. A druga opcja jest taka, spróbować naprawić gniazdo. Dlaczego nie? Umiem lutować trochę. Mam jakiś tam sprzęt do lutowania. Nie najlepszy, nie najgorszy, ale coś tam się urzeźbi. Więc podejmiemy próbę naprawy regeneracji matrycy, a potem spróbujemy go złożyć. Zobaczymy, jak będzie. W ogóle z tym laptopem jest ten problem, co mówiłem wcześniej, że matryca jest wklejana. Powiem wam, i mało tego, matryca jest przyklejona do tej ramki zewnętrznej. Czajcie? To jest wszystko wklejone na taśmę dwustronnie klejącą. To są już takie chore czasy, że... Robi się coraz to ciężej w przypadku napraw elektroniki dla serwisów niezależnych. Nawet sytuacja, gdzie ktoś ci przynosi laptopa, nie wiem, przychodzi klient z laptopem i mówi: panie, weź mi, wymień taśmę matrycy. I sobie teraz pomyślcie, jeżeli to jest taki dokładnie laptop, nie? Ile serwis musi wziąć kasy za wymianę taśmy? Nawet jakby tą taśmę kupił klient. Za rozebranie całego laptopa, rozklejanie matrycy. To jest tyle roboty, jeszcze jest ryzyko uszkodzenia matrycy, bo to jest tak przygotowane. Wow, Andy, 150, dziękujemy, na dzieci jak zwykle, dobro powraca, PS. Tobie dużo zdrowia, życia, życzę. Tak, dziękuję, wzajemnie. Mnie trochę jeszcze gardło boli, bo byłem chory, więc cały tamten tydzień Mietka nie było, chory był. Ja też tam trochę gorzej się czułem, więc teraz dopiero wracamy na tory, więc pewnych tematów. Dużo ludzi dzwoniło, nawet nie odbierałem telefonu, więc za co z góry przepraszam. Także widzicie, jaki temat. Coraz ciężej, coraz gorzej. Lipa. Dobra. I co zrobimy w tym wypadku? Trzeba mieć inną matrycę. Mam tu jakiegoś złoma, śmiecia, jak zwał, tak zwał. Ale złącze wygląda na całe. Przy czym zanim zdemontuję to złącze, sprawdzę, czy ta taśma zapina się elegancko, bo bez tego ani rusza. I czat mi się w ogóle nie przewija, nikt nic nie pisze. A, dobra, bo się zawiesiło. Na dzieci, nie życzę
Co? Nie życzył dobrych napraw, życzył się naszą tasiemką, bo za chwilę się okaże, że to może nie to. Nie sprawdzałem tego wcześniej, więc czas najwyższy. Robimy przymiarkę. Cyk. Elegancko wchodzi. Jest 1 do 1, jest pokrycie. Nic, tylko wylutować, zalutować, cześć, test, działa. Kasa się zgadza, tak? No ale to mówię, to się tak wydaje. Jest tyle po drodze fuck-upów, które można popełnić, że może być różnie. Teraz się zastanawiam, jak my to wylutujemy. Może inaczej, ujęcie od góry. Słuchajcie, teraz żeby bezpiecznie zdemontować gniazdo, będę musiał nałożyć topnika, potem hotter w rękę i z tej strony, gdzie ta matryca jest oczywiście pęknięta, widać takie paski, wiecie? Ona jest uszkodzona mechanicznie. I będę grzał z tej strony, w tym miejscu, tak długo będę grzał, żeby gniazdo z tej strony normalnie, swobodnie podnieść. Więc teraz skalpel w dłoń. Stanek na dzieciaki, leci 60. Team 60, zapraszamy do wpłat. Sinus jest w drodze dzisiaj, wraca, więc z jego strony raczej tutaj wpłat już nie będzie. Przynajmniej dzisiaj, ale kto wie, może nas jeszcze pozytywnie zaskoczy. Gdzie jest ten skalpel? No dobra, rozetniemy to sobie. Bo to wszystko zacznie się topić, a to jest najgorsze. O, cyk. I powoli, powoli, powoli. Co się stało? Sprzęt po sporym zalaniu. Płyta główna zalana, upalona, była trupem. Jak już płytę ogarnąłem, to oczywiście marker 150 na dzieci, panie marszałku. Pozdro 60 JCH. Dziękujemy. Więc zawsze przy zalaniach wyskakuje coś dodatkowego. W tamtym tygodniu naprawiałem nowszego, chyba też MSI-a, tak strzelam. Wszystko ogarnąłem już. Była dziura w laminacie. Chłopaki z Discorda widzieli, jak się z tym bawiłem. Nie rokowało to dobrze. Ogarnąłem całego laptopa, a niestety jeszcze bateria zwalnięta. Nie mogę sobie z nią poradzić. No i zawsze coś wyskoczy jeszcze przy zalańcu, nie? Dobra. Teraz tak. Topnik. I będziemy zaraz grzali. Spok, czy ten miernik, co masz teraz unit, robi, zdaje egzamin? Bardzo zdaje egzamin. Sinus dzisiaj przywoził swojego unita, takiego kupił na potrzeby testów, czyli UT61E+, z USB. Dobrze to działa. Przebijam stanek. Double 60. Tomek 92. Dobry. Dobry, dobry. OK. 60 obowiązkowo. SPD, JCH, NZD. Kurde, co za skróty, człowieku. Szyfr jakiś. OK, o, tego szukałem. Teraz trzeba będzie dzidę wylutować jakoś, więc poczekajcie. O, może złapię w to. Ty, nie pomyślałem. Może uda mi się to złapać. Jakie fajne. Ociech. Pieron. Ej, bez kitu. Ale fajne. Kurde. To fart. Hotter. Hotter w rękę. Będziemy nagrzewali temperaturą w okolicy tam 350 stopni. Pozdrowienia z Knurowa i powodzenia w naprawie. Dzięki, Piotrze. Pozdrów Karolinę i dzieciaki. Więc grzejemy. 500? Za dużo. Aczkolwiek żartuję. 500 to jest idealna temperatura, jeśli musisz jej używać. Andy, Steam 60, specjalnie dla Sinusa. Tak. No i grzejemy. Będę się nagrzewał, aż to puści. Breiger, siema zielony. Widzę, że wrócił nowy miernik. Wrócił? Mam wypożyczony na razie, więc wiesz. Tipli mi nie działa, napisała Alicja. U bzyka chyba Alicja działa, więc to jest dziwny temat z tymi tiplami. Co zrobisz? Pozdrowienia z Łańcuta. Możecie napisać, skąd dzisiaj oglądacie. Jest tu cała Polska, czy tylko kilka miejscowości? Śmiało, nie krępujcie się. Zróbcie jakiś hałas. P
Pewnie, że będą ślady, to amolet czy coś? Jakie amolet? IPS panel. Szczecin. Zdzieszowice, Radom, Świdnica, Lubań, Suwałki, Wołomin, Łódź, Szczecin, Mlada Bolesław, Suwałki, Kraków, WLKP, Jastrzębie Zdrój, Kudłaty. O tak. Jeszcze Kudłatego się nie było na wpłatach. Kudłaty, dawaj. Krasnobród, Żywiec, Kędzierzyn Kosi, Koźle, Toruń, Tychy, Kielce, Sobótka, Szwed, Bielawa, Żary. Dobrze. Kuślin, Tarnów, Częstochowa. A mieszka ktoś, nie wiem, w Januszowie? Tak sobie wymyśliłem. Jest taka miejscowość? W sumie to mi możecie napisać, jaka jest najdziwniejsza polska miejscowość, tylko bez jakichś wymysłów typu Wygwizdziejowice Górne. Tylko nie będę mówił tego tak, jakbym chciał. Tylko taka, wiecie, najdziwniejsza nazwa, jaką spotkaliście. Ciężka w ogóle do rozkminienia. O, puszcza, patrzcie. Odpadło. No dobra. Spadło. Wylutowane gniazdo. Pyk. Ej, bez kitu ten stojaczek jest spoko. Matryca się oczywiście przyjarała. O, widać. Widać. Mysłowice, Pińczów. No i git. Sporo was tu jest. Czerwionka, Leszczyny, Burdele, Stare, Grabie, Kurejwa, Biały Kałko Wrocławia, Nierzym, Sforne Gacie, Przygłów, Sucha Psina, Kostuchna, Nowe Rumunki, Białystok, dobre, miejscowość w prawo, Żory, Zdrada, tak, Knurów na pewno, dziwne, a chociaż... Też to brzmi też, tak jednorożec, Sopot, Wejherowo. No i gitara, słuchajcie, dużo tego jest. Puławy. Mhm, na pewno. Dobra, teraz trzeba zdemontować te gniazdo. No i tu się zrobi trochę problem, bo wiecie jak to jest. Będą ofiary. Nie jestem w stanie tego zrobić idealnie, bo hoterem nie mogę nagrzewać. Bo się stopi plastik. Matryca się nagrzeje, więc będzie po niej. Pamiętam, jak jeszcze tam z 10 lat temu próbowałem bawić się w naprawę jakiejś matrycy. Grzałem hoterem, byłem zadowolony. O kurde, uda mi się z tym kozakiem, nie? No i wymieniłem gniazdo. Okej, okay. A co się potem okazało? Że na matrycy była tutaj taka łuna. Przegrzałem matrycę i dałem ciała i tyle. Więc w tym wypadku trzeba użyć tylko i wyłącznie czego? Kolby do lutowania. W tym wypadku tweezera. Zobaczycie, jak to będę robił. Powoli, spokojnie. Będę regenerował, bo pytałem was o cenę. Słuchajcie, taka matryca lubi kosztować 500 zł i lepiej, w zależności kiedy ją kupujemy. Wierzchosławice, koło Tarnowa, pozdrawiają, na dzieciaczki, dziękujemy. Więc wolę, żeby klient zapłacił mniej za całość naprawy, bo róbmy wszystko, żeby nie generować tyle tych śmieci. Po co to ma być wywalane? Ten sprzęt jeszcze może podziałać. I druga sprawa, ten laptop jest w miarę świeży. Oryginalne matryce, te producenckie, te co są montowane, wstawiane do tych laptopów gamingowych lepszych, jakościowo są bardzo dobre. A to co jest, wiecie, do kupienia na aftermarkecie, to nie zawsze jest jakościowo ten sam level. To nie wiadomo do końca skąd oni to biorą, przecież nie od producenta są te matryce, więc z przymrużeniem oka traktujemy niektóre okazyjne ceny. Później wychodzi, dlaczego to było tak tanio, dajmy na to, nie? I teraz tak patrzę, kurde mać, bo problem jest o tyle taki, że PCB matrycy już się tutaj kończy, tu jest przestrzeń wolna, wiecie? Tam jest druga strona tej folijki. Więc mam tutaj bardzo mało miejsca, żeby jakkolwiek wylutować gniazdo, a trzeba z tym powalczyć. Na początku w ogóle myślałem, że chrzanić te gniazdo. Zostawiamy je, kable obetnę z przewodu od matrycy,
zalutuje się gdzieś tutaj nimi z tyłu. No ale tak naprawdę jakby później to ktoś rozebrał, zobaczył, o co to chodzi, to by się puknął w głowę, powiedział, co to za Janusz robił. Mieszkam w Januszowicach. Są dwie takie miejscowości niedaleko Krakowa. O proszę, Januszowice. A jak można nazwisko? Także Januszowice. Fajne. Fajne, fajne. Dobra, lecimy stopnikiem. W tym wypadku użyję cyny niskotopliwej, bo tu nie ma bata, żeby zrobić to inaczej, lepiej, fajnie. Słuchajcie, jeżeli chcecie, dajemy łapki w górę. Oglądamy streama, możemy coś dać od siebie w tym wypadku. Zapraszam do karmienia algorytmu YouTube'owego. On niestety jest taki, jaki jest. Tego nie oszuka, nic z tym nie zrobi, więc próbujemy. Pozdrowienia z Dubska, Słupska, a z dziwnych miejscowości to Męcikał. O proszę, patrzcie, ta cyna wcale nie rozeszła się po gnieździe. Dlaczego? O, dopiero teraz, chodź, BIP. Będę musiał tutaj nawalić sporo cyny, żeby i napięcie powierzchniowe rozeszło się po całości i żeby w bezpieczny sposób zdemontować gniazdo. Może ankieta, ile kosztuje matryca? A, matrycy nie ma, no tak. Słuchajcie, napiszcie mi, co dajemy na ankietę. I dorzucamy cyny powoli. Dziękuję za wpłaty. Najdziwniejszy jest Dziwnów. Pozdrawiam. No, słuchajcie, miejscowości jest naprawdę wiele dziwnych, różnych, więc dlaczego nie? Czekajcie, odwrócę sobie, bo jednak muszę mieć dostęp z tej strony. Chodzi o mocowanie lewe gniazda i prawe. I tutaj jest pad masowy. Nie wiem, czy tak pod niego podejdę. Chodź tutaj, daj trochę cyny w to miejsce. O, dobrze. Pozdro dla Sinus bez S. Sinus serwis bez S jest jak psi ten bez S. Tak mówią. Nie wiem, czy to prawda. Witają Mysłowice. Tomasz Kolany. Cześć. Kurczę, zastanawiam się, gdzie są Mysłowice. W tym momencie nie wiem. Gdzie wolisz jechać na wakacje? No, wakacje zimowe? W sumie jest teraz okres ferii zimowych. To może ferie zimowe? Pozdrawiam. Zła Wieś Wielka, koło Torunia, na dzieciaki. Zła Wieś. Fajne są te nazwy. Takie inne. Dobra, będę, słuchajcie, będę improwizował, bo to przecież tutaj może się okazać, że ja i tak tego nie zrobię. Ja podejmuję próbę naprawy matrycy, która może się zakończyć fiaskiem i tyle. Jeszcze tutaj tak, muszę rozciąć, poczekajcie, tą folijkę utnę. O, tutaj też. Bo widzę, że jest ciasno. Dla dzieciaków, dziękuję. Więc nacinam w dwóch miejscach. I tą tasiemkę wywinę w drugą stronę. Paluchem ją, cyk. Dobra. I zobaczcie, tam od spodu już widać taką taśmę transmisyjną, gdzie w razie jej usterki, jej naprawa ciężka, a prawie że niemożliwa. Ok, lecimy. Dobra, jedziemy to. Będę jeździł w lewo, w prawo i tak cały czas, bez zmian. Brakuje mi słów. Come on. Coś tu musi się, wiecie, zacząć poddawać, że o, już idzie, come on, chodź, no i cyk, poszło. I o to chodziło, o to właśnie chodziło,
żeby ta franca zeszła. Czuję w tym momencie przypaloną delikatnie kawę. Z całą pewnością to było zalanie kawą. Jakieś tam śladowe ilości będą na tych pinach. To jest oczywiście... A, widzisz, kurde, a ja chciałem lutować piny. Powiem wam tak. Nie pykłoby to, bo ostatni pin jest jakiś sygnałowy. Może jakiś sygnał enable. Może coś innego, nie wiem. Nie chcę zgadywać. Ale jakbym zrobił to, co pierwotnie zakładałem, skończyłoby się źle. Bo myślałem, że cztery ostatnie piny w tej matrycy są oczywiście od zasilania. No ale... Indyk myślał o niedzieli. I zbieramy sobie cynkę. Powoli. I lecimy dalej. Pozdrawiam z łazisk górnych. Sprzęt od Coffee Doktora i wali kawą. Nie, nie, nie. To jakiś klient wysłał. Z Polski czy zagranicy? Ciężko powiedzieć. Więc... My często dostajemy laptopy po zalaniach. Powiem wam uczciwie, że lubię naprawiać laptopy po zalaniach. Dobrze się w tym czuję. Wiadomo, czasowo to schodzi sporo. Często wychodzą kwiatki, ale sprawia mi to satysfakcję, jeżeli takiego laptopa po prostu postawię na nogi. A skuteczność mam wysoką. Jeżeli CPU nie spaliło, to jest już bardzo dobrze. No dzisiaj na przykład też miałem jednego po zalaniu. No i tam była 8 generacja i 7. Nie było co zbierać. Dziura w laminacie i po temacie. O. Jeszcze pad masowy. Witamy. Jak tam siedziba Goodrama robi wrażenie? A ktoś był w siedzibie Goodrama? Bo ja nic nie wiem. W sumie, gdzie jest siedziba Goodrama? Czyli firmy Wilk Electronic. Myśmy mieli od nich jeden dysk na testy, ten do PS5, ten Iridium Pro Slim. Chciałbym w sumie nawet kiedyś pojechać do takiego Goodrama, zobaczyć, jak oni tam mają. Czy dorzuciłeś cegiełkę na woźb? Tak? Nie. Nie, taka ankieta o woźb. Myślę, że zdecydowana większość dorzuciła, więc... Coś innego. Może z tymi feriami zimowymi. Zaraz wam ustawię. Świetny kanał, super treści. A dziękuję. Powoli do przodu. I tyle. Nie wszystko się udaje. I po to też to pokazuję, bo to jest życie. Tak jak w życiu nie zawsze nam się udaje, tak samo i na serwisie. Nie ma wyjątków. A jeżeli, nie wiem, ktoś kreuje swój wizerunek, czy serwis, działanie, jak to on wszystko nie robi, to ja na przykład taki nie lubię tego, nie? Na dzieciaki, Konrach. Dziękujemy. Dlatego zawsze uważam, że warto być w tym wszystkim, starać się przynajmniej być w miarę normalnym, no bo w 100% nie ma normalnych ludzi. Bo co znaczy normalny, nie? Ale mimo wszystko wiadomo, o co chodzi. Są ślady zalania. Widzicie tutaj te ślady takie malutkie? To jest zalanie. I tego w ogóle nie łapię patyczek z PCC. Ale jak teraz psiknę sobie białym preparatem od Arsa, jestem przekonany, że dotknę i od razu zmyję. Patrzymy. No i... Nie zadziałało to tak, jakbym chciał. Zmywa, ale często jeszcze lepiej to idzie. Stanek na dzieciaki, loża. KK560. Nieśmiertelna trzustka, nie wszędzie. Nie wszystkie usterki to BIOS. Obstawiam, Dela, że postawiłeś. Kurczę, o co chodzi?
Gudram to wilk. No tak, Gudram to wilk elektronik, oczywiście. Kiedyś na początku, jak wymyślono tą niesławetną nazwę obecnego kanału, to ludzie pisali też na e-maile, że dopuściłem się, nie wiem, kopii wilka elektronika, bo kolory podobne, nazwa ta sama. No takie, tylko że ktoś przegapił, że 60% firm na świecie używa koloru niebieskiego, tego chabrowego i tak dalej, bo te kolory ze sobą bardzo dobrze współgrają, są dobrze odbierane. Filmy obejrzę dopiero jutro w pracy, ale dyszka na dzieci leci. Dziękujemy. Dobra, to już jest ogarnięte. Wymasowałem elegancko, nie? No dobra, w miarę. Jem obiad, smacznego. Na dzieciaki. No, pierwszy 1000 pękł. Super. No dobra, trzeba wlutować gniazdo. Jeszcze trzeba je znaleźć. Gdzie je odłożyłem? Tu jest. Robimy przymiarkę, czy ono tak fajnie pasuje. I tak jak grzałem od spodu, to nie ma większego problemu. Tylko teraz trzeba właśnie przyłapać takie gniazdo i zalutować 40 pinów, pin po pinie. No i tyle. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak trudne. No ale tu nawet teraz nie mogę nacisnąć ręką na matrycę, żeby tego nie zagiąć. Muszę mieć dłonie w powietrzu. Trzeba spełnić wymagania określone, żeby wykonać ten montaż prawidłowo. Pamiętajcie, że większość takich rzeczy pod mikroskopem wydaje się, że są takie proste, bo ja to lutuję, pach, 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 poszło. Ale to tak nie jest. Trzeba sporo mieć cierpliwości w sobie, żeby dojść do określonego poziomu niektórych napraw. O. I tak mogłoby być. Super, że widać. Dobra, teraz cyna. Jakiś mniejszy grot by się przydał. Zobaczymy, czy ten grot od JBC. Gdzie są prywaciarze? Hotcold.pl. No właśnie, jak jesteś prywaciarzem, chcesz wspomóc, zapraszam. Użyję teraz topnika w płynie. Przejadę nim. Pewnie przesunę gniazdo, no ale trudno. Albo dobra, inaczej zrobię tak. To jest topnik w płynie. Bardzo lubię go aplikować. Od Whartona. Będzie tutaj czyściej. O. Witam. 20 zł na dzieci. Dziękuję. I co, będzie dobrze? Te piny wyglądają trochę od lewej, jakby by, no, przesunięcie było. Ale tutaj okular, kamera patrzy z prawej kamery i to kąt się trochę zmienia, dlatego jest takie złudzenie, aczkolwiek tam może delikatnie to być. PayPal długo idzie. Słuchajcie, tak czasami jest z wpłatami na Tipli. Czasami fiksuje. Już nie jeden live pokazał, że wpłaty były zblokowane dosłownie na bardzo długo. O, przesunąłem. No i grot JBC niestety ten w ogóle nie nagrzewa lutowanego pada. Poczekajcie. Przyłóżmy. O, dobra, mamy to. Ankieta. Czy dać kamerę do środka komory, gdzie czyścisz sprzęt? Na dzieciaki. Aha, że tam kamerę, żeby było lepiej widać podczas procesu czyszczenia? Ale wymyślone. Ty no, jest to pomysł. Ciekawy. Pozdrowionka dla Spox 2 i wszystkich oglądających. Dla dzieciaków. Dadak płacił 3 dyszki. Dziękujemy. Ok, złapiemy sobie jeden narożny pin. O, mniej więcej tak. I teraz ten drugi. Dlaczego Coffee Doctor nie lutuje elektroniki? Zapytaj Coffee'ego. No bo nie umie. No,
Druga sprawa, to jest inny model biznesowy. On ma fajniej, bo on wymienia na nowe, daje gwarancji tyle, ile mu jakaś hurtownia udzieliła gwarancji. Więc on nie ponosi ryzyka, że coś porobił, polutował i się coś wytegowało. Urodzony przed Czarnobylem. Spok, czy to prawda, że największa atrakcja Kielc jest pamiątka po wizycie Marsjan, dworzec PKS? Z całą pewnością, słuchaj. No nowy dworzec PKS, jakby nie patrzeć, robi wrażenie. Więc ciekawy dla oka. Ok, jeden pad. Jeszcze docisnę znowu drugi. Na dzieci jeszcze raz. Już chyba czwarty, bo coś blik szwankuje. Oglądając będę jutro, pozdro z Chorzowa. Słuchaj, te wpłaty się pojawią. To nie jest tak, że blink, znaczy blik, tipli, ok, może mieć laga oczywiście, natomiast to się pojawi pewnie. Bry, założyłem termopada PTM w laptopie Lenovo na procka i 50 litografia. Rezultat rewelacja. 20 stopni różnicy z 98 na 78. Da się. Dlatego mówiłem wielokrotnie, że gówna nie polecam. Nikt mi nie płaci za te polecenia, bo bazuję na zdroworozsądkowym podejściu do tematu. Czyli może inaczej, by ktoś mi zapłacił. Nie byłoby też źle. Nie płakałbym, natomiast wszelkie te rzeczy są po prostu dobre, sprawdzone, a nie za to, że ktoś mi many zapłaci i nagle o tym mówię, nie? W dupie mam takie tematy, bo to jest bez sensu jak dla mnie. Wiem, że obecny świat jest inaczej skonstruowany. Mało już zostało takich ludzi jak ja, ale no tak to działa u mnie. Dobra. Teraz musimy wszystkie te pady ocenować. Więcej topnika. Topnik jest w płynie. On jest na podłodze, można powiedzieć. Więc patrz. Cyk. I ta cyna centralnie się rozchodzi. Robimy zoom. Patrzcie. Właśnie to jest różnica stosowania topnika w płynie nad topnikiem w tym standardowym w formie żelu. Przykładasz. I pyk. Oj, nie widać ostrości. Chwila. Dlatego ten topnik jest fajny. Jest oczywiście kosmicznie drogi, ale patrzcie. Widać. I po kolei, pin po pinie. I sobie pojedziemy, nie? Tu jeszcze warunkiem jest grot z dużą pojemnością cieplną. Akurat ten, którego mam na tapecie, nie należy do jakichś tam lepszych grotów JBC, dlatego też o tym mówię, nie? Lubię JBC za określone rozwiązania groty, ale hejtuję jednocześnie za połowę tych grotów, które oni mają, bo to jest shit jak dla mnie. Największą atrakcją Kielc jest siedziba Spoxa na Okrzei. Tak, dokładnie. Jeżeli jesteś przejazdem przez Kielce, zapraszam na Okrzei 50. Na pamiątkowe zdjęcie, nie wiem co jeszcze, fanfary. Jakby kogoś to interesowało, nie? Tak śmiechem, żartem. Ale w Kielcach ogólnie świat jest mały. Mój syn śpiewa w chórze Mała Fermata. No i tam w starym roku były kolejne eliminacje, spotkania rodziców, więc wiadomo, trzeba dzieci zawieźć na spotkanie, na trening, na śpiew. Łukasz Beborodo, przepraszam za spóźnienie, udanej naprawy. Pozdrawiam, dziękujemy Łukaszu za zasną wpłatę. No i wiecie, jest kolejna próba i podchodzi do mnie jakiś tam facet, rozmawia ze mną. No i on mówi, że no w Kielcach na Okrzei to youtubery są, nie? Ja tak myślę, co on tam mówi do mnie, nie? Nie znam gościa w ogóle. Pamięć do twarzy w miarę mam, nawet dobrą, ale tego gościa w ogóle nie kojarzyłem. I on mówi, że on tam jakiś kanał na YouTubie ma. Jak do końca nie usłyszałem, coś mówi, że milion subów. Ja myślę sobie, co kurde, jaki milion subów, nie? On mówi, jakiś letni, nie? Ja dalej nie skumałem, nie? I tak gadam z nim słowa do słowa, a on podszedł do mnie, bo mnie zauważył. I mówi, że on mieszka na Okrzei, niedaleko dalej ode mnie. No i jak się okazuje, nie pamiętam imienia, nie?
ale gościu od tego kanału Letni Chamski Podryw. Wtedy nie skumałem na początku tej rozmowy, bo oni zmienili nazwę, nie? Tam jest Anton i Kanton. I to był ten Kanton. Bo Antona ogólnie kojarzę z czasów tam KPW ekipy z Kielc, gdzie tam występował razem z Larkinem, resztą ekipy. A akurat tego Kantona to no nie kojarzyłem. A to od słowa do słowa spotykasz faceta i youtubery z Kielc, Okrzei. Dziwne rzeczy. Dobra, ciemno jest. Więc świat jest taki mały, wręcz bardzo. Ok, rozjaśnijmy tę scenę. Ok. Teraz jeszcze hoterem dodatkowo dogrzeję te pady, bo ja widzę, jak ta cyna wygląda. W tym miejscu, o tu. To jest lipa. To nie jest ładnie rozprowadzona cyna. Można by było to ogarnąć lepiej, dlatego zaraz dogrzeję hoterem. Temperatura 100 stopni, czyli żadna praktycznie. I do przodu. Jaką masz maszynkę do czyszczenia grotów? Czyścik automatyczny JBC, który kosztuje 1 000 000 zł, więc panie. Nie wiem, jak się nazywa. Czyścik automatyczny. Ale co, jak? Ciężko powiedzieć. Bzyku niech ci napisze właśnie, którego on ma. Tam w Koradzie, ta nazwa zawsze mnie dziwi. Korad, Konrad. Za 300 kupił czyścik, jest zadowolony, więc myślę, że w tych pieniądzach to nic lepszego w ogóle nie złapie. Niech wam model poda. No i walczyć. To akurat gniazdo matrycy 40 pin. Tak, ja tutaj mam matrycę 40-pinową. Matryca o rozdzielczości chyba Full HD, nawet nie wiem. 40 pinów. 144 Hz bodajże. No i 17 cali. Robi się drogo. A co tak ciemno? Więc walczę o nią. Dlaczego nie? O, nie będzie tak. Będzie trochę jaśniej, ale będzie widać. Ogólnie przez to, że jest taki, wiecie, kąt dziwny, to często nie widać dokładnie tych... O, zwarcie. Nie. Zrobiłem zwarcie. Nieładnie, panie Spoksie. Jak on to zrobił? To nie zadziała. Zamykaj ten serwis, naucz się lutować. Ojoj, zwarcie. How dare you? Dobra, lecimy dalej. Zwarcie. Zwarciem się zajmę później. No i wiecie, teraz takie muśnięcie tego pinu. Jest git. Tylko w tym miejscu musiało się to zrobić, tak? Trochę za dużo cyny. Już raz zeszła cyna. To dzięki Danielowi. No i dobrze, no to wiwat Daniel. On wymyślił temat czyścika, to super. No i cyna nie chce zejść. Jakżeż mnie to wcale nie dziwi. Jak coś może się zepsuć, to co? Na pewno się zepsuje. Ta cyna, jak ma się połączyć, to też cię w balona zrobi. Siema Szymon, trochę się odkułem z autem, ale jeszcze trochę capi. Tak więc na dzieciaczki. Trochę grosza sypnę. Dziękujemy. No, no u ciebie no niewesoła sprawa z tym podpaleniem auta. Samozapaleniem, czy jak tam to nazwać. Więc cieszę się, że w ogóle chcesz pomagać. Bo każdy ma swoje wydatki i trzeba mieć to na uwadze. Ok. To mamy.
Jeszcze dwa pady po rogłach. Czy grasz w Pokémony? Nie. Nie, tak szczerze powiedziawszy, to ja gram raz jakąś jedną grę na 3-4 lata. I tyle. Chciałem przejść koniecznie GTA Vice City. To było w tamtym roku. Udało się nawet. Męczyłem to na 3 razy, czy tam 5 razy. Ale udało się przypomnieć historię Tomiego Versettiego. Versettiego. Kurczę, ciężko się to wypowiada. No i... Czekajcie, bo tutaj cyna mi się chowa. Jest plan, żeby przejść GTA 3. Tak, jest taki zacny plan. GTA 3, przypomnieć sobie. Bo teraz powychodziły te wersje GTA Definitive Edition, coś tam, jakiś czas temu, nie? Więc... Mają polską lokalizację, polskie napisy. I w tym wypadku to się tak wydaje, ale język angielski, szybkość rozmów jest na tyle skomplikowany w GTA, że powiem wam szczerze, ciężko jest nadążyć, czytać polskie napisy i wtedy można powiedzieć, że rozumiesz w całości tą fabułę, bo jak się grało za mało lata, no to coś tam rozumiałeś, no i tyle. Nawet teraz jakbym grał w tą grę tylko bez polskiej lokalizacji, to dużo się nie zrozumie. No to nie ma bata. To trzeba być naprawdę pro już, żeby tak ogarniać angielski. W ogóle ostatnio to... Kto to mówił nam? Chris. Jeżeli ktoś ma Netflixa, to może grać w GTA. Ty. To na telefonie chyba jest. No. Tak mi się wydaje. O, Rafał Bielawski. Ktoś nasikał do MacBooka. Nie wiem, czy ma live'a, czy film dodał. Także jak chcecie, obejrzyjcie Rafała, co on tam wstawił. Te filmy ma fajne. Definitive Edition posiada polską wersję językową. Czy ja mam u siebie polskie napisy, a czy jest polski język, czy no speech? Nie wiem. Aczkolwiek dla mnie to jest wykastrowanie gry z klimatu. Jeżeli chodzi o polski dubbing. O, może tak. Ale kto co lubi, no umówmy się. Przypominam, jak ktoś chce jeszcze wesprzeć, wpłacić dyszkę, dwie, czy tam ile na dzieci, zapraszam. Mamy 1500 zł. I mamy zwarcie. Panie Spoksie, lipa to lutowanie. Nie tak miało być. Bez polskiego dubbingu. Dubbingu czy dubbingu? Hej, zawsze z dziewczyną się zastanawiałem i miałem pytać na live i zapominałem. Jak wygląda u ciebie kwestia kosztów, jeżeli na przykład spędziłeś 3 dni nad naprawą sprzętu i się nie udało? Nie biorę żadnych pieniędzy. To jest moje ryzyko. Nie pobieram żadnych pieniędzy za zmarnowany mój czas, bo żeby była jasność, ja zawsze chcę dawać z siebie 100%, a krew mnie zalewa w ogóle, jak ktoś mi chciałby zarzucić, że nie wiem. W ogóle Rafał Bielawski ostatnio nagrał live'a, w którym tam jest diagnoza laptopa, bo serwis X rozebrał laptopa, w sumie odkręcił klapę, zobaczył, że zalane, złożył, oddał, 250 się należy. To jest bardzo dobry live. To jest, kurczę, lałem ze śmiechu. Także pozdrawiam Rafała. No i u mnie, choćbym siedział przy laptopie 8 godzin, to nie wezmę złotówki za próbę podjęcia naprawy. Chciałem to tego roku zmienić, ale na razie się wzbraniam przed tym. Przynajmniej na ten moment jeszcze tak jest. I cały czas tak było, nie? Wiadomo, firmę prowadzę już ponad 10 lat, więc mam zdanie wyrobione na temat płatnych napraw, czy płatnych diagnoz. I tyle. Mam kilka w ogóle takich laptopów i konsol. Do, nagram, pokażę to. Powiem wam, nie jest zabawnie. Niektórym to bym... No nie będę na tego na głos mówił. Po prostu bym pozabierał im lutownicę z rąk. Bo to, co się odwala... Och, człowieku. Niedobrze się dzieje. Bardzo niedobrze.
Przesunąłem sobie do przodu i widziałem, że dała obraz dzida. Dobra, dobra. Bez takich. Okej, okay, teraz. To wygląda w miarę doczyszczone, wszystko fajnie, pięknie, nie? Ale użyjemy kompresora. Trochę dmuchniemy. Zobaczcie, ile topnika stąd wyleci. Leci. No, w sumie myślałem, że będzie gorzej. Więc... lecimy. Sinus dziś ci pokazywał, jak powinno się lutować. Tak. Sinus, zgadza się, był dzisiaj u nas Sinus gościnnie, była rozmowa i Sinus dzisiaj siadł tutaj. Mówi, patrz Spox, nauczę cię lutować, bo to, co ty pokazujesz, to po prostu się, no, śmiech na sali, nie? A on to, wiecie, ma certyfikaty, trenera, facet na poziomie, no przyjemnie się tego słuchało. Ja tylko tak stałem i tak kiwałem głową, trochę udawałem, że no, rozumiem wszystko. Nie skumałem do końca wszystkiego, no ale ogólnie przyjemnie było, nie? Więc dziękuję, Sinusie, tak, masz rację. To jeszcze dyszka na rozwój. Trzeba wspierać taki mindset, a nie Janusz Cebularz pierwszy tego imienia. Awesome developer. Tak. Jak ktoś chce wspierać, niech wspiera. Nic na siłę. Jak ktoś chce dać łapkę do góry, niech da łapkę do góry. Nie chcesz, nie rób tego, walić to. Ja nikogo nie będę o to prosił. To wasza moralność, wasza oglądalność i tak dalej. Róbcie z tym, co chcecie. Darmowa diagnoza to jedno. Jednak naprawa, gdzie się sypie coś dalej, opłata za to już nie. Jest naciąganiem klienta. No tak, ale... Rafał właśnie na ostatnim live'ie, jak miał tą diagnozę, on o tym mówił i fajnie to pokazał, że ile rzeczy powinno wejść w diagnozę. Natomiast my mamy niski współczynnik nienaprawionych rzeczy, bo żebyście mieli jasność. Wiecie, jakie serwisy w ogóle wchodzą w temat płatnych diagnoz? Serwisy, które za wiele nie naprawiają. Dostają 100 rzeczy, na 100 otrzymanych rzeczy, tam jest 30-40% do odstrzału, tylko dlatego, bo diagnoza wykazała, że jest usterka płyty głównej, a jej naprawa to jest, nie wiem, 1500 na dzień dobry. Więc jak klient słyszy tą kwotę, to myśli sobie, kurde, nie będę tego naprawiał, więc woli zapłacić za tą diagnozę. I potem do mnie dzwoni i on mówi mi, że jest płyta główna uszkodzona. I się pytam, czy to była diagnoza serwisu, który ma jakoś tam, dajmy na to, renomę. I że serwis twierdził, że po zalaniu laptop ma uszkodzoną płytę. No wow, wow, i genialny serwis. Jak mógł wpaść na to, że kurde, po zalaniu się mogła uszkodzić płyta główna. Jeszcze za to wziął 2,5 stówki. Wiecie, że ja taką diagnozę mogę zrobić. Nawet podam przykład. Siedzisz, oglądasz, nie? Teraz live'a. Masz obok siebie laptopa. Weź szklankę wody, zalej go, laptopa, laptop zgaśnie. Za chwilę zadzwoń. Ja ci powiem, co jest uszkodzone i wpłać 250 do mnie. Bez wychodzenia z domu. Diagnoza, jak Zbyszek Nowak. Ręce, które leczą, tylko szklanki brakuje. No to ciul, dam sobie to. Ja wam mówię, poważnie. Można? Można. Ale na Boga. Nie u mnie. No oczywiście ja sobie teraz robię z tego. Ale no nie, nie zmienię zdania. Po prostu. Jakby, i tak jak wspominałem, jak ja bym miał właśnie na 100 napraw 40%, 30% odrzutu na dzień dobry, no to bym pewnie już robił to co inni, czyli płatna diagnoza, bo no, czas się musi zgadzać, wszystko się musi zgadzać. Skoro się nie walczy o naprawiony sprzęt, tylko liczy się pieniądz za godzinę i tak dalej, nic więcej nie jest istotne, no to takie jest podejście. I zdaję sobie sprawę, że tak, no, w sumie tak powinno być nawet, ale... Często jest to niemoralne, jest to nadużyciem. Nie każdy się ze mną zgodzi. Sam się czasami z tym nie zgadzam. Ale wiem, że tak jest. Takie są moje przemyślenia na ten temat. Dobra, to porównajmy. Cyk. Tu jest trochę kleju. Myjemy dziada.
Wróżbita Szymon. Tak, ja jestem Zbyszek Nowak. Słuchajcie, jestem synem Zbyszka Nowaka. Pamiętacie Zbyszka Nowaka? To ta butelka z wodą, którą on tam trzymał w studiu, to ja z niej piłem. Ja wam mówię. Zbyszek Nowak to był gość. To był Chuck Norris tamtych czasów. Ile sprzętów już naprawiłeś w całym życiu? 1 500 100 900. Tak, jakbyśmy chcieli policzyć, no to wiadomo, że to kilkanaście tysięcy, tak? Przez okres ponad 10 lat, jak się serwisuje. I tyle, ale to nie jest istotne. Grunt, że robiąc to tyle lat, dalej się cieszę z napraw, a nie na tej zasadzie, że kurde, znowu to samo, to było nudne. Żygam tą robotą, nie chcę mi się tego robić, walić to. To o to się rozchodzi. Więc to jest najważniejsze. Robić kasę jakąś i robić to z uśmiechem na ustach. Okej. Słuchajcie. Lepiej nie będzie, przynajmniej u mnie. Takie mamy pady, robimy zoom. Wygląda w miarę. Nie, że jakoś super idealnie. Nie, no bo dałoby się to lepiej porobić. Wiadomo, można było to zrobić na paście, użyć szablon, idealna ilość materiału. Robota, a to takie trochę gorsze. To jakiś włosek, pyk. Myślałem przez chwilę, że znowu naprawiasz slotera. Nie, na szczęście nie. Użytkownik przeszedł na poziom dostęp do Discord, Andrzej B. O, witaj, cześć. Link do Discorda, jakby ci nie działał, napisz mi maila, cokolwiek, bo tam może być nieaktywny. Lutownik, który zwiera piny. 300 zł. O, dokładnie. To jest tak samo właśnie, jakbyś, nie wiem, dostał do naprawy płytę, która w miarę działa, a ty jeszcze bardziej skrzanisz, jeszcze powiesz do gościa, panie, lutowałem, robiłem, dawaj 300. No, kurde. Okej. Bo będę o tym gadał za dużo. Mówię, obejrzyjcie koniecznie live Rafała Bielawskiego. Tam jest o diagnozie. Ja musiałem to żonie pokazać. Bo Rafał jest ogólnie znany taki, fajny sposób prowadzenia tych live'ów ma. Mi się to podoba. On jest bardzo taki uspokajający. Nie wiem, chcesz iść spać, odpalasz Rafała i zaśniesz, nie? Dajmy na to. Nie, że zanudza, po prostu tak spokojnie to fajnie tłumaczy. To też ma podstawy. On chyba po jakiejś psychologii jest, kurde, bo on wie, jak mówić do gościa, żeby do niego dotrzeć na świeżą wodę. Nie pij więcej tej po Nowaku. A ty, kurde, ja ci dam. Nowak z niej pił, po mnie, a nie. Spoks, który grot lepszy? Przewodność cieplna 0,3 C210 High Thermal, którego użyłeś, czy... Oczywiście, że C245 będzie lepszy w tym samym gabarycie. Im się będzie mniej zużywał. Przy czym ciekawe, o który ci dokładnie chodzi grot. Planujesz coś ekstra na live setny? To już zaraz, za momencik. Nie myślałem o tym, szczerze powiedziawszy. Dzisiaj jest live 98. Można coś wymyśleć. Tak. Mogłoby to mieć sens. Pomyślimy, mamy tydzień, dwa, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, przydałoby się zrobić krótki test i sprawdzić, czy ta matryca w ogóle działa. No i płyta główna, moment, bo muszę to poskręcać co nieco. Bez tego nie wykonamy testu, a mam tu jeszcze Nintendo Switcha z dziwną usterką. I chciałbym do niej też jeszcze wrócić. Zobaczymy, 21.20. No okej. Teraz tak, musimy usunąć z tej, jak się na tylnej klapy, klapa matrycy. Trzeba wyciągnąć taśmę. O. I się skupić na tym, jak to wszystko porobić. A, to jest tak wpinane. O kurde, jakie złącze kamery dziwne.
Dobra, to. I tu oczywiście, jak chciałem wykleić matrycę, próbowałem podlewać na przykład te taśmy dwustronnie klejące. Próbowałem podkleić, podlewać, nie wiem, IPO, czymś tam, żeby łatwiej to zeszło. Nie, był problem. Za tydzień kończę 32 lata, a pamiętam Zbyszka Nowaka. Człowiek już stary, na dzieciaki. No kurczę, no kto nie pamięta Zbyszka Nowaka? No tak umówmy się, jak ktoś ma te 30 parę lat, no to no będzie go pamiętał. To są takie fajne akcenty dawnych czasów. Wiesz, że nie urodziłeś się no niedawno, nie? Pamiętasz tam te czasy, ciekawe czasy. Wtedy, jak nie wiem, leciał Zbyszek Nowak, no to nie wiem, był Polsat. Tych telewizji za wiele nie było. Każdy oglądał, czy każdy. Większość oglądała, nie wiem, Herkulesa, Ksenę, te seriale. No kurczę, nie było co innego oglądać. Nie każdy miał TVN, nie? Setny live to walentynki wypada, więc pytanie, co pani spoksowa na to? Poważnie? Ocie kurde. Nie, to nie, walentynki nie będziemy robili. Nie, to nie fair. Wszystko jest, trzeba, wiecie, tak to porobić, żeby obydwie strony sporu były szczęśliwe. Najlepiej Power Rangers, Hugo i te sprawy. No dokładnie. Kurde, jak ja miałem 9 lat, ja dzwoniłem do Polsatu i grałem w tego Huga. Na telefonie z tym z przekrętnikiem. Kurde, człowieku. To kosztowało wtedy tyle hajsu. Ach. Potem przez miesiąc na batony nie miałem. Tak było. Nie ściemniam. Teraz tak. Dobra, pokażę wam ogólnie, co trzeba zrobić. Dobra robota. Zobaczymy, czy dobra. Trzeba wykleić tą taśmę. No i tu jest kuku trochę. Bo oczywiście, no po co to robił? Po co? Kurde, już... Było dobrze z tymi laptopami, ciężej się rozbierało, okej, spoko. Ale wklejana matryca, w ogóle słuchajcie, teraz, żeby tą matrycę idealnie równo ustawić, to nie jest takie hop-siup. Często jest tak, że ci przesunie się o dosłownie 1 mm. I już nie jest ona spasowana idealnie. I robi się kuku. I patrzcie teraz, weź tą dwustronnie klejącą piankę, wyciągnij. To jest porąbane. Te komponenty są tak zrobione, żeby ich nie robić. Kupiłem specjalne nożyki Olfy. O, teraz takie ostrze. Nie wiem, ile kosztuje zestaw. Ale właśnie na taką okoliczność. Trochę ten nożyk jest za wąski. Chcę wam tylko pokazać, jak to wygląda mniej więcej na co dzień, nie? Kiedy trzeba wymienić matrycę, bo ktoś powie, ej, wymiana matrycy kosztuje 300 plus koszt części, no. Czego tak dużo? No właśnie tego. I w takich laptopach taka usługa będzie kosztowała łącznie, nie wiem, 700 wymiana matrycy? Nie mam pojęcia, ile u nas to kosztuje. No ale na pewno ponad, no ta 500. Matryca kosztuje z 500, no to usługa wymiany w tym wypadku to musi kosztować drugie 500, bo jest tyle ryzyka. A nie będę wam mówił, ile my dostajemy laptopów, które mają padnięte PCH, bo klient we własnym zakresie chciał sam wymienić matrycę. Jak się skończyło, nie odpiął baterii. I potem po złożeniu laptopa, wymianie matrycy, szlak trafił i matrycę, i PCH na przykład, i taśmę. Się robi zgrzyt. Kurczę, ale to drętwo idzie. Jaki to model tego Messi? Nie mam pojęcia. Jakiś nowszy. Niedługo się dowiemy. On jest na raczej 11 generacji. Może coś nowszego, ciężko mi powiedzieć. Tak strzela, może kłamie w tym momencie. Nie wiem, jaka grafika, bo wszystko jest zamazane klejem do paznokci, czerwony. Może nawet właściciel ogląda? Nie wiem. Kojarzę, że dwa laptopy do nas przysłał po zalaniu, więc... Uff, takie buty. No i ściągaj to wszystko. Patrz, co się dzieje. Ja wam tylko mówię, chcę pokazać, co jest grane. Na dzieciaki, pozdrawiam żonę, która czeka na samolot w Luton. Lot opóźniony, dłużej. Pooglądam live.
Dobre. Spoksu, na spokojnie. A ty... Seba, co się stało? O co chodzi? Czemu nie ma jakości 4K? A po co ma być jakość 4K? 4K to duże opóźnienie, więc lipa. Jak YouTube zrobi opóźnienie w 4K rzędu 10 sekund, będę nadawał w 4K. Natomiast na ten moment nie jest to technologicznie możliwe do zapewnienia ze strony YouTube'a. Ja, to jest prosty przykład, bo nie każdy kuma. Mówię teraz cyfrę, a wy napiszcie. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 sekund. Widzisz? Andrzej pierwszy napisał. Jest 7 sekund zwłoki od tego, co ja powiem. Wiadomo, wy jeszcze musicie zatrybić. No to 6 sekund realnie z opóźnienia, więc to jest bardzo dobre. Niska zwłoka, gdzie nie u każdego to działa. Bo niektórzy mają większe opóźnienie, ale tak to wygląda. A przy rozdzielczości 4K często gęsto robi się 40 sekund, więc nie podoba mi się to. Spoksie, jest preparat, nie pamiętam nazwy, do odklejania wyświetlaczy do telefonów. Daje radę z taśmami piankowymi. Wiesz co, w dupę sobie można wsadzić te preparaty wszystkie. Wiesz po co są te preparaty? Po to, że jak tutaj zalejesz sobie tego, ten preparat i ten preparat ci wejdzie w matrycę, to ci rozszczelni te warstwy, zaleje powłokę od podświetlenia i będziesz miał preparat. Żadnych preparatów nie stosujemy. Walić to. Mi krew zalewa od tych właśnie preparatów. Nie ma tak naprawdę preparatu, który byś zalał, poczekał i ściągnął to. Nie. To tylko chodzi o to, że ty to nawilżasz. Nieważne, czy użyjesz PCC, terpentyny, druku, czy innego, czy innej IPy. To nie ma znaczenia. Ja mam specjalne glue removery i tak dalej, i tak dalej. Zalejesz to i tak to nie zejdzie. Robi się wszystko śliskie i wolę to już na sucho polecieć. Ta pianka po prostu jest franca. To nie jest zwykła pianka taka, która jest w telefonach. Tylko to jest inny produkt. Po prostu trzeba taką matrycę mieć przy sobie i dotknąć tego. Więc... takie rzeczy. Ok, lecimy dalej. Druga strona. Jeszcze tutaj. Mówicie, czasami jest szansa złapać taką taśmę, o tak jak tutaj. Jak mamy szczęście, to pyk, odkleimy ją, nie? Jest taka opcja. Zależy, jak ten klej pójdzie. Jest też spora szansa na nawet, nie wiem, 7. Dobry jesteś. Na podgrzanie delikatnie hotem. Jak złapiesz, to pociągniesz po całości, nie? Ja pokazuję dzisiaj różne techniki ściągnięcia tej przeklętej taśmy, bo ona jest po prostu problematyczna w usuwaniu. Bo tego nigdy wcześniej nie było. Tutaj na farcie w ogóle udało mi się tą matrycę wyciągnąć, bo słuchajcie, często, gęsto matryca się może uszkodzić od samego 7-7. Od samego wyciągania. Więc jest to ultra niebezpieczne. I zawsze się zastanawiam w takim momencie, czy producent zakłada, że nikt tego nie będzie w ogóle robił? Czy jak? I zobaczcie, teraz już nie idzie, nie? Chcę pociągnąć i rwie się ta taśma. Więc jest źle. Jakbym miał ciut szerszy nożyk. No ale już nic. Jaki był twój pierwszy komputer? Który komputer jest lepszy? Atari czy Commodore? Pierwszy komputer jako komputer to było Commodore 64 z stacją dysków 5,25 cala, z kaseciakiem. To była taka edycja z Arnoldem Schwarzeneggerem z grą Judgment Day. Gra była na kasecie. Ja pamiętam ten system Basic. Instrukcja była, nie wiem czy po polsku czy nie. Masa pisania, masa stron tylko po to, żeby stworzyć jakąś muzyczkę grającą. Jakieś inne rzeczy. No, miałem wtedy, do komunii szedłem, to ile miałem? 9 lat? Wtedy miałem Commodore. Wtedy kupiłem. Przed komunią. Dosłownie parę miesięcy. Tak pamiętam. Więc wiecie, to chodzi o też kto jest jaki rocznik, bo w tamtych czasach, umówmy się, była bieda, nie było dostępu prawie do niczego, nie było internetu. Jaki w ogóle internet?
Kto miał dostęp do internetu w 97 roku? I na czym, nie? Na telefonie, na Nokii 6310, której de facto nie było, bo nie istniała. To się tak wydaje, ale jak się tak wróci wspomnieniami do tego, to kurczę. Czyli tamte czasy były naprawdę fajne. Teraz jesteśmy bombardowani z każdej strony. Jest tyle możliwości, że nie wiadomo, gdzie ręce włożyć. Ja nie miałem Commodore, bieda. No, ja miałem do wyboru Commodore albo kupić Pegasusa. Zbierałem na Commodore, byłem tym zainteresowany. Zawsze marzyłem o tym jeju monitorze, do którego można było podpiąć Commodore. To było jak, nie wiem, marzenie, które się nigdy nie ziściło. Nie wiem, czy to wtedy w jakichś gazetach o tym pisali, pokazywali. Był specjalny monitor marki Commodore, ale nigdy go nie miałem. Niestety. Nie wszystko się dało mieć, nie? A w zasadzie mało można było wtedy mieć. 97, byłem w wojsku. O kurde, stara dupa. Moja mama miała internat. No internat to miała, ale nie internet. Ja miałem Atari z klawiaturą i czytnikiem kaset magnetofonowych. No to wiesz, ja miałem właśnie Commodore, Atari. I w sumie z tamtych czasów to ja nikogo nie kojarzę, żeby ktoś miał w ogóle Commodore, Atari. No u nas nikt tego nie miał. W ogóle. Wtedy już była taka era w Polsce, że Pegasusy były, te podróbki. Jeździło się na te bazary. To jest w ogóle było najlepsze. Pamiętacie bazary? Tam sprzedawali skarpety, spodnie, wszystko, a oddzielnie jeszcze były te stanowiska z dyskietkami, znaczy no, kartridżami, ale u nas to były dyskietki. Wiem, w Mongolii mieszkałem, tak jest. No i kupowało się gry, wymieniało się. Te dyskietki były po 12 zł, te słabsze, nie? Czasami oczywiście był bonus, kupowałeś gierkę X, a w środku była, nie wiem, złota piątka. A też było na odwrót. Miało być coś fajnego, a wyszły shit. Czy i7 8 generacji z dziurą w laminacie to Huawei MateBook X? Czy i7 8 generacji? Tak! Tak! To. Tak, tam jest spalony procesor. Tam jest procesor SRLCW, coś takiego. i7-8550. Spalony procesor, to chyba to, no, czy coś innego. Tak się zastanawiam, pewnie to, tylko czy tam było zalanie, to był ten, a tam zjarany laminat Fest. Rzeźbiłem go, czyściłem, no i wymiana procesora. Kicha, nie opłaca się robić tego, bo jest drogo, sam procesor złapać to jest, nie wiem, 500-700. Montaż, gwarancja, drugie tyle. No, nie bardzo. Widzi mi się to. Coś ich wpłaty opóźnione. No standard, słuchaj. To wszystko jest opóźnione tak, a nie inaczej. No dobra, oczyszczone to. Uważaj z tym nożykiem, bo znowu struny w gitarze trzeba będzie wymienić. Dobra, dobra. To jest wszystko zaplanowane. To jest świetna gra aktorska z mojej strony. Ja jeżeli coś zepsuję, to robię to świadomie. A potem tylko udaję, ojeju, jak to się trafiło, no przecież nie chciałem. A potem siedzę 2 godziny i lutuję. A jak się uda, to o Jezu, dała obręb, o Jezu, Ale szczęście, cała rodzina fanfary. Nie? Tak w skrócie. To jest, pamiętajcie, internet kłamie. A wiecie, gdzie nie kłamią? Na live'ach reżyserowanych. Także takie buty. Jak polecacie oddać laptop do autoryzowanego serwisu na czyszczenie, czy zabrać się za to pierwszy raz samemu? Zostało 6 miesięcy gwarancji. No ale Bartek, żaden autoryzowany serwis, znaczy w ramach gwarancji ci nie wyczyści tego, bo brud, syf w laptopie to jest twoja wina. A czy chcesz to dawać do serwisu, to tylko można po to, żeby mieć dalej gwarancję, bo oni ci to zrobią odpłatnie, ale będziesz miał dalej zachowaną gwarancję, bo wielu producentów niestety
zabrania wymiany pasty, bo jak wsadzisz łapy do środka, to nie ma gwarancji. Tak to działa. Ktoś mi ostatnio nawet mówił, że RAM dołożył do laptopa i był już po gwarancji. Niestety. Czy to jest zgodne z regulaminem, prawem, czy czym tam, nie wiem. Ale takie sytuacje się zdarzają. Dobra. Przemyjmy to jeszcze. Fajnie się czyta podróba Pegasusa. Jakby Pegasus sam sobie nie był podróbą. No, dokładnie. Polski Pegasus to był tak naprawdę, to była podróba Famicona, z tego co pamiętam. Tylko, że był Pegasus. Znaczy na Pegasusa się mówiło, że to jest oryginał. Przy czym to tak naprawdę to była podróba. A podróbą Pegasusa w Polsce był ten taki, co miał wpinane joysticki po bokach, te kwadrat, prostokątne joysticki. I to był taki klon Famicona. Ja tak pamiętam, że u nas tak było mówione, że ten taki okrągły, zaokrąglony, z takimi większymi joystickami półokrągłymi, to był oryginalny Pegasus, on kosztował w cholerę kasy, a wszystkie te kwadraciaki to szajs, podróbka. Tak mi zostało to w głowie. Może u was inaczej to występowało, natomiast ja to tak pamiętam. To ja bananowe dziecko jednak. Pierwszy poważny sprzęt to Amiga 1200 z monitorem Commodore, odkupiony od kuzyna za pół ceny, a na komunio PS1 dostałem. O człowieku! PS1, komunia. U mnie na komunii w Sony to się jeszcze nawet nie śniło. Chociaż nie, już było. PlayStation, ten pierwszy PSX, szarak, już był wtedy. Ta. Tylko, że w Europie spotkać wtedy. Nierealne. Pegasus to podróba konsoli NES. No Famicona. Właśnie kwadraciak był oryginalny. No tak, ja o tym wiem. No, Famicon. No. Pegasus to była podróbka, ale w tamtych czasach była inna demagogia. Tak było. A to, że teraz, bo każdy się filmików oglądał, nasłuchał, to każdy teraz mądry, nie? Kiedyś tak było. Kiedyś to oryginalny Pegasus to był ten okrągły, ten polskiej produkcji Pegasus. Okej. Okay. Klapa porysowana. Cóż. Co dalej? Pokazałem wam, jak się wyczyszcza. Jak się przygotowuje w ogóle klapę. Do Commodore 64 miałem cartridge Black Box. Też miałem Black Boxa oraz Final 3. Czyli Black Box rozszerzał pamięć RAM. Ja już tak teraz nie pamiętam do końca. Miałem Black Boxa. Miałem Black Boxa. Wpinanego tam od tyłu. Tam było takie podłączenie. Było. Poczekaj teraz tak. Płyta. To jest w ogóle płyta z tego laptopa. Chipset graficzny. Po wielkości to powiem wam albo jakieś 3070, a jeśli to jest rodzina do tyłu, to może 2060. Ciężko powiedzieć. Jeszcze sprawdźmy co tu... A nie, słuchajcie, to jest mostek SRJ-AU. SRJ-AU sugeruje, że to jest procesor 10. generacji. Tak strzelam. To jak 10. generacja Intela, to GPU maksymalnie 2060 i tym podobne, pochodne. Ta płyta była mocno pozalewana, miała wypalone tutaj wiele różnych elementów. Wszystko zostało powyciągane, pomierzone, wlutowane nowe elementy, nowe rezystory. Kilka dobrych godzin roboty, ale ponoć będzie obraz. Oby. Teraz tak, top case. Top case by się przydał. Zaraz ją zapowę. I w ogóle, kurde, to są takie czasy. Słuchajcie, nawet ta głupia bateria, ona też jest wklejana na dwustronnie klejącą taśmę. O tutaj. Tu i tu. To jest wklejane. No kurde. Jak tak można? Są jeszcze ślady kleju na baterii. Też miałem. Miałem też Finala trójkę. Ja nie miałem. Turbo rozszerzał pamięć i przyspieszał wczytywanie gier z kasety magnetofonowej. Blackbox to było turbo do kasety i rozszerzenie do Basica. O, właśnie z tym rozszerzeniem coś mi tak świta. Co to? Turbo do kasety. Ty wiesz, że nie pamiętam tego?
Naprawiałeś kiedyś PS2? Ta, laser wymieniałem. W dwójkach się praktycznie nic nie psuło. Blackbox miał syntezę umowy i tryb turbo do ładowania gier. Ej, nie pamiętam tego. Na 100% miałem Blackboxa. Miałem to. Taka czarna dyskietka wpinana. Coś takiego kojarzę. Blackbox słowo kojarzy. Na 100% to było. Więc kurczę... Bez turbo gry wczytywały się ponad... Ile? Godzinę? Sta. U mnie się wczytywała gierka, nie wiem... 30 sekund? Minutę? No... Na momencie. Gry z kaset... Spoko. Ja jeszcze miałem oczywiście tą stację dysków 5,25 cala, tam to w ogóle był sztos. Ale mimo wszystko... I tak, to wszystko chodziło bardzo sprytnie. Nie było czegoś takiego, jakiegoś zamuła. No nie. Co to jest? Core i7. Ładnie to wygląda. No dobra, spróbujmy to jakoś zatowarować. Co mi się nie podoba w laptopach marki MSI? Słuchajcie, wstawianie płyt głównych. Niestety, wszystkie te złącza są wpinane od spodu, czyli kładziesz płytę, podpinasz i dopiero pyk. No kurde, nie mogli tego z tej strony montować. No nie mogli. Po co? Niech się głupi męczy, tak? Więc odwracamy w tę stronę. A słuchajcie, sobie dzisiaj, wczoraj przyszła mi paczka z tym UPS Irenem Pro Ultra. Super termopad, najlepszy, wydajność kosmos. Wszystko fajnie, pięknie. 50 gramów. Kurde, ale to jest drogie. Ja pierdzielę. To jest 50 gramów. To jest mało. To kosztuje 180 zł. A jak się to źle zakłada? To jest strasznie nieplastyczne. Jest zbyt sztywne. Takie, nie wiem, może jakby podgrzewał hoterem delikatnie, to byłoby lepiej, ale to jest oczywiście materiał na wiramy. Jakiś tam test sobie pewnie zrobię. Nagrywał, nie zamierzam nic z tym nagrywać. Tylko mówię informacyjnie, bo przyszło. Pan Chińczyk to ogarnął chyba w 13 dni. Więc to na plus. Oczywiście na aukcji miał podane 2 razy niższą cenę. Się pomylił ogólnie. Myślałem, że kupiłem tanio, fajnie. Guzik. 10 minut od zakupu. Sorry, my friend. There was a mistake. No, no i tyle było. Ej, źle to podpinam, kurde. Bez kitu źle to robię. Ta płyta w tę stronę ma być. O. Na komunie dostałem kastetę zespołu Blackbox. Świetne kawałki. Blackbox. Blackbox miał w sobie na przykład program do ustawiania głowicy. No miałem. No tak, odpalałeś jakąś komendę i szły te dwa paski i śrubokrętem kręciłeś. No to ja zakładam, że to każdy Commodore to miało. Trzeba było mieć Blackboxa, żeby móc ustawiać głowicę? A to był w ogóle fest. Te linie takie szerokie, a potem cisnąłeś, żeby było jak najcieńsze te dwa paski. Równoległe, najcieńsze. Ale już to było fajne. A to co jest FPC1? Cholera wie. Jaka jest twoja ulubiona konsola? PlayStation 1 chyba taka. Najwięcej z nią spędziłem takiego czasu, gdzie i gry zapadły mi w pamięci. Zresztą PlayStation 2, już później te trójki i kolejne. Dla mnie to bez większego szału. Tutaj każda nowsza generacja to jest postęp technologiczny, lepsza grafika. Cały czas grafika. Natomiast fabularnie gdzieś mi się to nie spina, przynajmniej dla mnie. Co planujesz na następny odcinek, bo to już niedługo. Zatańczę na tu i tam. Zobaczymy. Nie wiem, kurde. Nie zastanawiałem się. Wy coś wymyślicie, panie. Powinienem ankietę zrobić, co robimy na setny odcinek, ale co mam wpisać do wyboru. Okej, okay. Tutaj mamy wolne złącze. Tu też. Wychodzi na to, że nieużytkowe. Okej, okay. To teraz cyk i odwracamy. Te laptopy z 10. generacją mają RTX serii 30, bo mój z i5 leży u Ciebie po zalaniu. O kurde.
Jakim cudem 10. generacji procesor i RTX 30? To się nie dziwne. Takiego połączenia nie kojarzę, ale może masz rację. Może i tak. No, zalane laptopy to kurde. Różnie bywa, nie? Spok, co planujesz na kolejną rocznicę otwarcia serwisu? Czy nie przegapisz tym razem? Nic nie planuję, więc nie przegapię, słuchaj, no problem. Zagadka, Szymon, bo mi się... Ojeju, coś tam widziałem, RMVB. RMVB, ojeju, ojeju. Stare, złe czasy. Never ever, never more. Dobra, my mamy tutaj zrobić test. Trochę pasty jest na GPU, CPU oczywiście. A, wiem, kurde, ten laptop, słuchajcie, był na ciekłym metalu złożony. Dlatego jest... Jak się to nazywa, to czerwone, do pazurów. Lakier. Lakierem pomalował ktoś, kondensatory zabezpieczył, laminat. I nałożył ciekły metal. Ciekły metal oczywiście wyżarł trochę rdzenia, kawałek. Musiałem go sporo polerować. Na Discordzie ekipa widziała. Na dzieciaki super robota, pozdro z Radomia. PS, wentyl z Lenovo śmigasz miło. A widzisz, no i gitara. No wtedy mój błąd, tak. Wiecie kto to napisał? Ten pan od tego laptopa, co był live, co dmuchnąłem w komorze mojej ulubionej i wywaliło w kosmos cały ten zestaw. I wiecie, co teraz mi się nie podoba? Kurde. W tym zestawieniu taśma od matrycy powinna iść prawdopodobnie po górnej stronie wentylatora, tędy wejdzie. Nie wiem jak dalej. Nie mam pojęcia. Zrobimy test na krótko, bo składanie takiego laptopa to nie dla mnie. Spoks, jesteś soks. You sucks. Oh yeah. Dzięki. Fajnie. Fajny siebie kolega. Kurczę. Da się? Da się. Skręcamy. Zalanie i sprzęt uszkodzony podczas burzy to według mnie najgorsze awarie. Co o tym sądzisz? Wolę zalańce niż sprzęty po burzy, bo często w sprzętach po burzy nie ma już co zbierać. Kurde, jak pierdyknie, to jest grubo. I tyle. Ale nie ma reguły. Niektóre sprzęty po zalaniu, takim fatalnym zalaniu, udało mi się uratować, a niekiedy, no umówmy się, łyżeczka wody, nawet dwie krople wody poleciały w złe miejsce, nie wiem, na jakiś układ IC zarządzający CPU, GPU, na feedbacka i tak dalej. Poszło złe napięcie i potem macie spalony układ. Ilość wody nie wpływa, koniec końców, na to, czy ten sprzęt zadziała, czy nie zadziała. Wiadomo, że teoretycznie im mniej, tym lepiej. Procentowo mamy lepiej. Natomiast tu chodzi o to, gdzie poleci zalanie. I nic więcej. Dobra, wkręćmy go jakkolwiek, żeby to mogło ruszyć. A myślisz, że jak mam PS2 Slim, to opłaca się kupić wersję FAT do kolekcji? Myślę, że tak, jeżeli jesteś... Słuchaj, to takie trochę dziwne pytanie. No. Jeżeli ty zbierasz, kolekcjonujesz, no dla ciebie każda konsola powinna być jaka? Wartościowa. Więc nie ma co czekać, tylko trzeba działać, kupować, zbierać. No, ja osobiście nie mam miejsca w domu na to, żeby móc przetrzymywać gdzieś jakieś tam różne wersje konsol, ale powiem wam, że chciałbym mieć na stare lata taką całą rodzinę PlayStation. Od jedynki po kolei, oryginalne kartony i tak dalej, i tak dalej. No, świetna sprawa. Why not? Do tego jeszcze prawdziwy telewizor, ten stary z dupą, z kineskopem, nie? No, to by było coś. Ale duża płyta, od lewej do prawej. Aż dziwne. Układ chłodzący, powiem wam, całkiem ciekawy. I co najlepsze, zobaczcie, jest ciepłowód typowo na sekcje zasilające. Czy tutaj wiramy są? A nie, tutaj są wiramy. A sekcja jest chyba w tym miejscu. Ucewki. No dobra, to i tak mówię, test. Ramy są. Bateria wpięta.
Ok, BIOS niegrzebany, nie widać ingerencji. Co jeszcze możemy zrobić? Wkręćmy sobie jeszcze jedną śrubeczkę. Taką nie za długą. O. No i teraz ta płyta już jest git. Trzyma się bardzo przyzwoicie. Maniak Gaming ma taką kolekcję. Poznałem Maniaka na żywo na Extreme Party rok temu w Warszawie, w klubie Lucid chyba to było. Spoko ziomek, fajny gość, no. Normalnie podszedł, pogadał, pogadaliśmy się o awaryjności sprzętów, o tym, o tamtym. W porządku. Zresztą Maniaka wiele razy oglądałem. Oni mają fajną ekipę, to takie luźne, normalne ziomki. Siadają, pitolą, nawijają makaron. Nie, naprawdę spoko. Także kojarzę. Tylko nie pamiętam imienia. Maciek? Kurczę, Paweł? Chyba Maciek. Ale pozdro. Jakby ktoś go tam widział, czy ogląda, można napisać komentarz. Pozdrawiam. Ok, dwie anteny wpięte. No i w ogóle inny temat. Patrzcie, w tym laptopie już nie ma anten w klapie matrycy, tylko w tym miejscu są. Świat zwariował. Chociaż to akurat lepsze posunięcie. Jak nawet się zepsuje antena, to nie musisz rozbierać klapy matrycy, bo do niej dostęp jest z pupy. Ok, teraz tak. Trzeba się podłączyć do naszej konstrukcji. A, jeszcze dysk. Nasz Mieciu przyniósł mi jakiś dysk testowy, więc użyjmy go. Jeszcze śrubeczka. Ciekawe jak nasz Sinus, on wraca, już jest 22 prawie. To już będzie mniej więcej na miejscu. Sinus, jesteś już na miejscu, daj znać. Dojechaliście cali zdrowi, bez mandatu. Na dzieciaki, genialną robotę robi Spok, świetny kanał. 2000 zł. Słuchajcie, się będzie pierwszy live, w którym kurczę nie mamy zapełnionego celu. Wow. Tak się zastanawiałem, kiedy to nastąpi. Kiedy kurde zdarzy się live, w którym faktycznie koniec. Koniec tej dobrej pasy zbierania tych pieniędzy. No i to dzisiaj. Spok 2, butelka wody się pyta. Gdzie jesteś? Weź się napij. Powiem ci szczerze, że no czuję zmęczenie, już czerwony jestem. Często na kamerze nie widać, ale z chęcią się napiję. Tak, za chwilę. Ale już czuję. Dobra, dysk wkręcony. Bateria. Niektóre laptopy oczywiście jak nie mają wpiętej baterii, to co? Mają obciętą wydajność. I to jest słabe. Aha, to jest ta moja taśma. Ja ją pokazywałem wtedy. Pokażę wam jeszcze raz. Co ja w głowie miałem, że chciałem to regenerować? Patrzcie. Wypalone. Tyle zostało z zalania. Woda się dostała, czy tam kawa, czy co. Wypaliło taśmę. Wypaliło oczywiście matrycę. To są skutki zalania. Niedużego, bo ten laptop nie pływał nie wiadomo jak, ale na tyle skutecznie, że płyta dostała. No i tak samo taśma, matryca. No ale cóż, kto nie popełnia błędów, kto czego nigdy nie zalał. Tak samo jak telefon, też ci wypadł. No normalne, nie? Ok. Teraz ta matryca. Podłączmy ją. Nie ma osiągniętego celu, bo prezydent zablokował środki. Dobra, dobra. Więc... Posiadam PS5 już 2 lata. Czy polecasz czyszczenie samemu? Czy może jednak oddać na serwis do siebie, czy nawet do kogoś innego? Oddawaj do kogo chcesz. Nam, ja to mówiłem wielokrotnie, nie zależy nam na tym, żeby ktoś specjalnie korzystał z naszych usług, bo serwisów jest jak psów. Ważne, żeby dać do takiego, że na pewno w razie coś się zadzieje, to odzyskasz sprawne. Mam taką... W sumie... Nie pokażę wam tego dzisiaj, bo nie chcę spalić, nie chcę robić tego, jak się nazywa, nie będę spoilerował. Mam PS5, która została oddana do serwisu na czyszczenie. Wróciła nieciekawa i nie działa, tylko tyle powiem. Dlatego wielokrotnie przypominam wam, używajcie tego, zanim oddacie sprzęt do serwisu. Czytajcie opinie, zapytajcie serwisanta, czy ma mikroskop, w jaki sposób chce coś zrobić, jeżeli chce wymieniać, nie wiem, czy HDMI, czy coś innego. A jeżeli ma mieć
ma być robione czyszczenie, to czy ma kompetencje, ile taki konsol zrobił. No i jaka pewność, że odzyskasz sprzęt sprawny, więc chcesz do mnie, zapraszam. A jak nie, to włącz sobie live'a. Na jednym live'ie rozbierałem piątkę. Ona nie jest nie wiadomo jak trudna, no ale kurczę, wiesz. Siema Spox, czy testowałeś topnik AIM NC254? Ten AIM to chyba to jest ten topnik, który sprzedaje Adam z Kohambasie. Jeżeli to jest to, to ten topnik jest spoko. Natomiast Wharton i tak jest lepszy dla mnie. Whartona używam wiele lat, nie zawiódł mnie, dalej mnie nie zawodzi. Może bardziej śmierdzi, jak to niektórzy twierdzą, wali domestosem, ale on jest dobry. Dziękuję za kolejną wpłatę. Więc tak to. Także przypominam, słuchajcie, chcecie wspomóc nas, zapraszam. Wpłaty na dzieci, 2200, marker, w imię zasad. Dobry. Piękny tekst. No. Chyba był nawet w... tam, gdzie Bogusław Linda grał. Kurde, ten film po wielu latach. Psy? Nie psy. Chyba psy. W imię zasad. Tam był taki podtytuł. To jest bardzo fajnie ujęte. Także mówię, z serwisami uważać. Uważać, do kogo się daje, bo ciężko jest trafić na dobry serwis. Ja uznaję jedno. Jeżeli dajesz coś do kogoś, on ci mówi, że on to zrobi jutro, pojutrze, to znaczy, że on nie ma roboty. A wiecie, co oznacza, jak serwis nie ma roboty? No. To daje do myślenia. I tyle. Zdanie nie zmienia. Ok. Dobra, to Lenovo. Czmiero zero. Nie ma prywaciarzy. To korpo szczur na ratunek. O, racja. Nie ma dzisiaj prywaciarza. Czyli wiesz, prywaciarzem jest Sinus Service, natomiast na drugim miejscu jest Andis. Jest pracownikiem w serwisie Skody w Czechach. Polski Czech. Czy Czech Polski? Jakoś tak. Okej. Okay. Słuchajcie. A, jeszcze bateria. Bateria. Żeby tego nie spalić. Chwila. Kładziemy naszego, widzicie jak pozalewane. Tutaj ślady są. I ładny to MSI jest. Podoba mi się dziad. Wepnę baterię. Nie wiem, czy on na baterii działa. Nie pamiętam. No ale... zobaczymy. Odpalmy włącznik. Nie, nie zapaliło się. Chwila, mam tu gdzieś zasilacz. Do MSI-ów są ładowarki, zasilacze. Shikony. Jakieś mongolskie nazwy. Nie podoba mi się ta nazwa, ale to moje. Widzimy się 20 V, 9 A, czyli 180 W, najprościej licząc. Przydała się koniczynka. Przepraszam pana, co to jest Atari? Atari? Co pan? Ja nie jestem rolnikiem. Ej, kurde, nie skumałem. No ale będę się śmiał teraz, udało, że rozumiem. Kurde. Bez kitu. What the fuck? Gdzie jest włącznik? Szukamy go. Dobra, spróbujmy go włączyć. Ej. Dead. A, bo kabel nie podłąpiłem. O ty kurde. Już myślałem, że coś zwaliłem. Okej. Okay. Tutaj musieliśmy robić przebudowę, więc jeszcze raz. Nie rób mi tego, baby. Podpinamy zasilanie. Tu lampka ma się zapalić. Próbujemy. 3, 2, 1, go. Dobra, zapaliło się. Zgasło. Jest obraz, patrzcie. Jest. Naprawiłem dzidę. No, kręci Windows. Jest, au. Widzicie? To jest motywujące. Ten dysk nie siedział w tym laptopie, przygotowywanie urządzeń, więc... No i co? Gdzie jest obraz? Kur... Nie wiesz. How dare you? No i do dupy. Tą matrycę bardziej zalało. Ja cię sunę. No i...
i słuchajcie, naprawiłem matrycę. Ajajaj. To są rzeczy, których nie wziąłem pod uwagę, bo nie dało się tego dostrzec. Jak włączałem matrycę wcześniej, to tylko i wyłącznie było widać, że jest jakaś treść. Natomiast tutaj mamy plamy, bo to było bardziej zalane. Ale plamy. Takie dziwne, takie tłuste. No i co? W takim wypadku można byłoby być wariatem. Można by to było jakoś nawet porozklejać matrycę warstwy, ale człowieku, weź to rozbieraj. To się nie uda. Andrzeju, nie. Chciałem, słuchajcie. Walczyłem, chciałem dobrze. Pokazałem, że się da. Wymieniłem złącze. Matryca działa. Ładna, nie? Operacja się udała, ale pacjent kuleje. Dobrze bzyk ujął. Więc no ogarnąłem, zrobiłem. To jest sytuacja, gdzie nie mogłem tego przewidzieć. I powiem wam szczerze, że dawno tak nie było. No bez kitu. Nawet w głowie mi to przez chwilę nie przyszło mi to na myśl, że ty, to będzie zalana matryca jeszcze dodatkowo. No ale dostało to. Psia dupa. No dobra, to w takim układzie zróbmy sobie jeszcze update przez internet. Atari, poszukaj anti-Atari Song. Z tą robotą to różnie właśnie udało się załatwić. Dość grubą instalację, ale wpuścili mnie bez kolejki, bo mieli blisko. O, widzisz, fajnie. Kurczę. Niemiło. Spok, zdawaj ochotę, może wyschnie. Słuchajcie, tutaj no nic, no to nie wyrzeźbisz z tego nic dobrego, bo jest akurat taki dziwny temat, że ta matryca w tym momencie powinna wszędzie świecić, wyglądać jak to. Taka jasność powinna być zachowana, tak samo tutaj, a ona jest tak jakby cała taka dziwnie ciemna. Nie wiem, może da się rozjaśnić jakoś. Czekajcie. Jak jest jasność? No na maksa jest, patrzcie. Ściemniam, to w ogóle już nic nie widać. Jeszcze wyłączę to światło. No, ta jasność powinna być teraz dostępna. Tak naprawdę zalanie musiało pójść na diody LED na dół. Może są spalone. Ciężko powiedzieć. Kurde. How dare you? Matryca uszkodzona. No tak delikatnie bym powiedział. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Wpłać dychę. Wpłać więcej. Pomóż dzieciom. Pomóż mi. Kurde. Dobra, zobaczmy w ogóle co z sterownikami. No fajna klawiatura, słuchajcie. Takie bajeranckie to. Zaraz mu puścimy internet. Godzina 22 już jest? O kurde. 22. Ale czas leci. Dobra, puścimy mu szybko internet. Jakaś aktualizacja leci. Cyk. Jak macie pytania, zadawajcie. A co może być po wymianie pasty, że laptop zamula? Coś uszkodziłeś? Z całą pewnością nie powinno tak być. No widzicie, tutaj są ślady zalania, czyli to pływało właśnie od dołu, tam. Ja... Czyli zrobię taki sobie kontest, nie na live'a, bo to nie ma sensu. Spróbuję tą matrycę rozebrać i jej warstwy wymienię. Zobaczę, czy to w ogóle ma rację bytu. Ciężko powiedzieć. Ja spadam, dobranoc. Trzymaj się, Demone Gaming. Ja właśnie naprawiam zawias w Keanu. Oż kurde. Spoks, PS3 naprawiasz jeszcze? Oczywiście, że naprawiam. Włóż do ryżu. Zaraz ciebie włożę. Dobra, dawaj. Aktualizację. Come on. Uruchom ponownie. O, musi się wyłączyć. U BlackTech jest matryca za 99 w klasie A-.
Nie wiem, co to jest Black Tech. Ten laptop był na deszczu. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten laptop był. Ale on może być o wiele bardziej zalany niż myślę, bo płyta mocno dostała, więc sporo tam miałem roboty. Teraz już dokładnie wiadomo, nie pamiętam wszystkiego, no ale patrząc na matrycę, no to powiem wam, że... Ała! Ile kosztuje czyszczenie i wymiana pasty w laptopie? W klasie gaming około 300 zł. Tak średnio, nie? Spox, wiesz jak sprawdzić, czy slot na RAM nie robi spięcia podczas wpięcia RAMu? No wiem jak sprawdzić. Odłączyć zasilanie. Fajna zorza. No powiem wam, jak ktoś chce, żeby mu tak profesjonalnie naprawił matrycę za kuku, to zapraszam. Spox, kto wygrał figurkę? Bo był remis, wygrał Sino Service. Figurki się zrzekł Andis na poczet Sinusa i Sinus dzisiaj ze Śląska, z piekar śląskich, przyjechał do Kielc. No i on w sumie w tym momencie dojeżdża już na miejsce. Może jeszcze Sinus tutaj z wpłatą jakąś wleci, kto wie. Aktualizacja. Kurde. Patrick Power. Najlepszy serial lat 90. MacGyver. Nie zapraszam do dyskusji. Bardzo mądrze to jest napisane. MacGyver, bo bardzo dobry był serial. Taki tak, na rozkminę najlepszy, no. Każdy chciał być MacGyverem. Zawsze umiał wyjść z opresji. Na dzieciaczki. Napij się mocnej dzidy. Wyrówna się podświetlenie. Ja idę się w ogóle napić wody, bo naprawdę, kurczę, jest ciężko. Wracam za jutro! Koniec, zamykam to. Daj łapę do góry, ile łapek? Znając życie, to łapek z 400. Może ciut więcej. Strażnik Teksasu. O, Cordell Walker. No i widzicie, to jeszcze 60 minut live'a. How dare you, Sinusie, ty? O ty kurde. 260 wpłacił Sinus. On... Może jakiś tu podsłuch zostawił. Albo Danio siedzi pod biurkiem. Nie wiem, kurde. Dziwny temat. Zapomniałem kiedyś na balkonie lapka i po wysuszeniu miałem to samo po deszczu. Może i tak. Wiecie co? Nie sprawdzałem karty naprawy tego, co podał klient. Więc nie wiem tutaj... centralnie, co było grane. A co z tym Switch w tytule? Leży obok mnie. Spokojnie, mam jeszcze chwilę czasu. Live się zaczął której? 20 coś? Słuchajcie, jest 2800 zł. Możemy się umówić uczciwie. Ja mogę posiedzieć jeszcze godzinę, ok, ale muszą być wpłaty na dzieci, więc to zależy od was. Pozdrowisz Tomku, wpadź i pozdrowię. Jasne. Ja z chęcią jeszcze posiedzę godzinę, przy czym jestem na nogach od 6.30. Dam jeszcze radę jakoś, ale zakładam, że dzieci, domy dziecka na tym zarobią, a wy wpłacicie coś od siebie. Ile za wymianę portu LAN w PS4? 400. Ile? Dzień dobry, wieczór. Knight Rider. O! Właśnie. Kit. David Hasselhoff. No, to było to. W sumie wtedy się oglądało właśnie Strażnika Teksasu. Oglądało się MacGyvera. Oglądało się Kita. Knight Ridera. Ja jeszcze był ten, Jastrząb atakuje, co na motorze gościu jeździł. Niebezpieczne ujęcia. Dawaj na podgrzewacz, będzie popcorn. W życiu. W życiu. Daleko masz do mieszkania? Wiesz co, no jakieś tam 18 kilometrów. No. Codziennie robię sobie marsze z domu tu, żeby schudnąć. Widać, że schudłem już dużo, nie? O, Renegat, tak. Renegade był. Był Hercules, Xena. Tak było. A to się tego oglądało.
I się dziwić, że nasze dzieci, jak już ktoś ma dzieci, że oni chcą oglądać. A myśmy co robili, jak byliśmy młodsi? Wiadomo, piłka, dwór, piasek. Jasne, ale oglądało się sporo. Uruchom ponownie, no dawaj. Podrzucić ci skrypt do naprawy matrycy? W Gulfie! Ja ci zaraz dam. Który jestem rocznik? 87. Hugo w niedzielę na Polsacie. Policjanci z Miami. Ja oglądałem Teleranek. No wiecie, tamte czasy, kiedy była sobota, był program 50-15. W sobotę był Walt Disney też. I chyba w niedzielę, już tak, tego nie pamiętam do końca. Ale człowiek czekał na ten blok bajek, jak miał, nie wiem, od 8 do 10 lat. To była rewelacja. Misiek 1984, 7, 7, 7. Kobra z Hasselhoffem. Kobra z Hasselhoffem? Ty. Zastanawiam się. Automatyka. No i Zbuntowany Anioł. No kurde, Natalia. I ta wyjściówka tego serialu. A to był szok. Niedowierzanie. Dobra. Teraz. Furmark jest tutaj? Jest Furmark. Zobaczymy, czy w ogóle grafika jest. Ty godzinę w robocie, a ja godzinę w robocie. Damy radę. Ronin. Idziemy do przodu. Słuchajcie. Pamiętajcie, ja nie robię tego dla siebie, więc okej. Okay. Ty! Tu jest RTX 3060. Jakim cudem? Jakim cudem? Nie no. To jest coś dziwnego. Chwila. Nie pasuje mi tu coś. Której generacji jest procesor? Umowa stoi. Wytrzymasz jeszcze godzinkę. Ale to musi być cel zapełniony, a nie, że jedna osoba płaci godzinkę, dyszkę i cześć. To trzeba... Panie, tu trzeba cisnąć. Jest 300, jeszcze dwa patyki. Więc dawaj. Money. Dobra, każdy, kto ogląda teraz, wpłaca na dzieciaczki. Spok, zostajemy, wpłacamy. Fair play, uczciwie, też tak myślę. Dobra, karty graficzne są. RTX 3060 jest. I CPU. CPU. Ej, patrz, i7, kurde, 10. generacja. i7, 10750. Keep in touch. Pozdrowienia ze Szkocji. Ogarnąłem port ładowania Nintendo Switch Lite po obejrzeniu jednego z twoich filmów w tej tematyce. Skills up. Dziękuję za wpłatę. Fajnie. Fajnie, że to ogólnie ma też taki charakter dydaktyczny, że ktoś patrzy, ogląda jakiegoś wariata przed kamerą i coś z tego wyciąga, nie? To jest budujące. Zostaw tego trupa, reperuj Switcha. A najlepszy serial to Star Trek Voyager. Szanuję. Nie komentuję. O, i Alf. Ja Alfa to sobie ostatnio ściągnąłem, słuchajcie, 4 sezony. Mam wszystkie odcinki. Jesteśmy z dziećmi na pierwszym sezonie, 23 odcinek bodajże. Dzieciom się to mega podoba. Kpinci, dobry wieczór. Znowu będę dopiero jutro nadrabiał. Kpinci, ważne, że kurczę... Jesteś teraz tutaj, wpłacasz, gitara, a jutro sobie obejrzyj. No widzisz, też bym chciał, żeby było lepiej. Ej, właśnie, ta matryca. Jaka jest rozdzielczość tej matrycy? Ustawienia ekranu. I Full HD. Jest zalecana Full HD. Kudłaty, test, git majonez. Zobaczmy, czy w ogóle RTX działa, żeby nie było, bo go pokazało. I... Furmark 1.32, klatek mamy 155, oczywiście działa, ani poki, a dla mocnych nerwów miasteczko Twin Peaks, a moją poprzednią wpłatę wcięło. Przepraszam, że nie ma jej. Twin Peaks, pamiętam jak byłem młody, bałem się tego oglądać. Centralnie ta muzyczka wyjściowa, ona w głowie zawsze już zostanie, ale to było straszne. Tak samo no, Archiwum X, no kurde, to jedziemy, a Dragon Ball oglądałeś? Nie mam tutaj, w domu mam... Mam dwa pierwsze dwie pierwsze książki, te seriale komiksowe Akiry Toriyamy, gdzie właśnie czytasz je od końca, od prawej do lewej. To były te pierwsze dwa numery Dragon Balla, Dragon Ball Z. Mam to, czytało się. To był 95 rok, 6, ciężko powiedzieć. Nie no, trochę dalej, co jak gadam. 97 około, na dzieci, dzięki za wpłatę. Opowieści, skrypty. O Palomę też oglądałem. Kulawa była, ale fajna była. Wszystkie dzieci nasze są. Dziękuję. Tak jest.
Wejście Smoka, najlepszy film wszechczasów. To było z Bruce'em Lee, tak? No słuchajcie, obciążenie, cyk, śmiga, mamy cały czas 150 fps-ów, temperatura 70, gdzie nie mamy dolnej obudowy, więc cyrkulacja powietrza, można powiedzieć, jest zaburzona. No okej, naprawione, wszystko działa, fajnie, ale matryca i tak do zmiany. I teraz to jest to, o czym ja mówiłem, żeby tą matrycę wymienić, i tak trzeba ją wykleić, a drugą nową trzeba wkleić, że to jest porąbane. Porąbane i to fest. No ale cóż zrobisz? Nic nie zrobisz. Okej, zapalamy światło. 13 posterunek, miodowe lata. Chyba trochę późniejsze lata, ale też dają radę. 13 posterunek, dla mnie najlepszy serial komediowy ever. Oczywiście pierwszy sezon, bo ten drugi to nie, ale pierwszy sezon, kurde, jak on tam trzech synów matka miała, śpiewa, tańczy. Człowieku. A najlepszy to był 13 posterunek. Tita, ta, ti, ti, ta, ta, dokładnie. A trzeci, co był mądry, poszedł do łączności. Się było, się wie. Patrick Power, Słoneczny Patro, oglądałem. Rodzina Soprano nie oglądałem i z Archiwum X oglądałem. Tak było. Dobra, wyłączmy ten sprzęt. Niestety właściciel nie będzie zadowolony, bo dojdzie mu teraz koszt matrycy. Zobaczymy, jakie są możliwości, czy będzie nowa, taka super nowa za... A różowego pantofelka oglądałeś? Oglądałem. Pewnie, że tak. I czy będzie w normalnych pieniądzach? Bo tak jak patrzyłem, to 300-500 różnie. Zobaczymy. A jeszcze jedna rzecz. Czy z baterii się włączy? Poczekajcie, to przegapiłem ten temat. Odłączam kabelek. I tutaj, czy się pojawi lampeczka? O, jest. Jest obraz, dobra. Laptop na baterii startuje, więc jest gitara. Czyli wiemy, że średnia wieku na czacie to 40+. Słuchajcie, u nas średnia widza na kanale, to mogę wam powiedzieć, nie wyprana w perwolu, a i tak. Ogólnie średnia widza oglądającego, może inaczej, grupy wiekowe. Największa grupa odbiorców mojego kanału to są ludzie w przedziale wiekowym 35-45, to jest pierwsza grupa odbiorców, jest to 38% oglądających. Druga grupa wiekowa to jest 24-35. Trzecia to jest, nie wiem, 18-25, to już jest tam z 15% albo mniej. A później są jeszcze starsi, a na końcu są najmłodsi, czyli ta grupa do 18 roku życia, tak dajmy na to, nie? Było tego trochę. Airwolf, Airwolfa też oglądałem. Alf, Alo Alo, Miami Vice, tego nie oglądałem za bardzo. Świat według Bandich, no tak, Zorro, drużyna A. Kurde, ja zastanawiam się, co by było trzeba teraz zrobić, żeby sobie wygospodarować tyle czasu, żeby móc pracować, mieć rodzinę, dzieci, żonę i tak dalej, jeszcze móc oglądać te wszystkie serie. No to były rewelacyjne seriale. I przecież, ich, co najważniejsze, tam nie było tej nie będę dalej mówił, poprawności politycznej, kulturowej. Przecież teraz, jakby puścili na nowo, wyemitowali, nie wiem, 13 posterunek nagrywany dzisiaj, to oni tam by siedzieli na krzesłach, tak, by w szachy grali. I nawet koniem by się nie przesuwali, nikt by go nie przeskakiwał, no. Kurde, także człowieku, no nie tak było. To jest smutne, ale no, prawdziwe. Trzech synów matka miała. Bzyku! Tym trzecim był bzyku? Kurde, ej, nie wiedziałem tego. Na pewno bzyku był trzecim synem? No dobra, no przecież tak... No. Niewykluczone, nie? Mówił, że ma brata, ale możliwe, że ma też drugiego. No. Także pozdrawiamy bzyka w karetce. Czarodziejki z Księżyca. Ej, ja serial taki oglądałem, bajkę. Natomiast film? Nie. No way. Dobra, odkładam dziada. Bateria wypięta. Ile mamy? 3900. No dobra, obudziliście się. Słuchajcie. Konsola, Nintendo... kurde, wypadło. Nieważne. Nintendo Switch.
Piotr przyniósł. Mówi, że podłącza zasilanie, coś tam się nie działa. No, tak w skrócie, nie? Mówię, dobra, dawaj kabel USB-C, podepnę do kompa, zobaczymy, czy Nintendo w ogóle dwóch schnęło z mądrości. Dobre. Ocie, kurde. Bajka była kiedyś na Polsacie chyba. Była i oglądałem wszystkie. Ja to w ogóle rysowałem Czarodziejkę z Księżyca. Uwielbiałem mangę rysować. Ho, kurde, ile miałem prac. Ja cię sunę. Co ja mądrożym to mieć? Ale nie mam. Szlak wszystko trafił. Wracając do Nintendo Switcha. Chciałem podłączyć do kompa po USB-C. I powinno mi tududum. Sterownik powinno wykryć, jeżeli ta konsola jest w miarę sprawna. No i co? Nagle mam informację w Windowsie, skok napięcia na USB. Niski spadek i tak dalej, spadek napięcia. Mówię, o kurde, dziwne, nie? A w Nintendo Switchu, jeżeli mamy takiego dupka do naprawy, to pierwsze co, tak zapobiegawczo pokażę wam, jaka jest mniej więcej moja metodologia na sprawdzanie usterki tejże konsoli. Miernik mamy, ale podgląd, patrzcie, kurczę, jakie to jest fajne. 3 lata czekałem na to i się doczekałem. I standardowo w Nintendo Switchu jest problem z tym układem. M96, T36, już nie pamiętam. A trzeci poszedł do łączności. Tak, słuchajcie, tu mamy układzik M92, T36. Już jestem zmęczony mocno, dlatego zapomniałem w ogóle nazwę tego. Mózg nie pracuje. I standardowo w Switchu warto jest sobie w ogóle przemierzyć kondensatory dookoła tego układu, bo często właśnie jest któryś z nich przywarty. W polskich może być nie, ale w zachodnich też była tego typu poprawność. Myślę, że strażnik jest tak samo czarnym polskim. Dupę odstrzelić. No tak, 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 tak. To jest fakt. To jest tragedia. Przecież mamy rany boskie. Ożyło, jak Spock coś naprawi. No a jak? Ja to rysowałem kolegom w zeszytach postaci z Dragon Balla. Ja też rysowałem, mam do dzisiaj te zeszyty. Najlepszy jest szwedzki kucharz z Mapetów. Ten jest gość. Oglądałem Mapetów, ty, ale nie pamiętam tego szwedzkiego kucharza. Nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć. No i wracając do tego dziada, nie? Bo my sobie tu pitu. Wpłaty wchodzą, więc kurde, może się uda. Ej, bo nie mamy białego tła, do dupy to wygląda. Czekaj, czego nie ma białego tła? A, pyk, wciskam buzik, o, będzie lepiej. No i cyk, idziemy na po kolei kondensatory. Mierzę ten, 12 megaohmów, no wysoka rezystancja. No to idziemy dalej, na kolejny, nie? No, ale mam ostry obraz, uuu, spok się. Po prostu prima sort. Woody Woodpecker. A Deimos? Yataman? Kurczę, średnio to kojarzę, tak jakieś japońskie gry czy bajki, nie wiem. Stanek, no to 3:60 leci, na dzieciaki oczywiście. Dziękujemy panie Stanku. Słuchajcie i zobaczcie, mierzymy sobie jeden z takich najbardziej czułych, wrażliwych układów w Nintendo Switchu, a nie ma zwarcia. No i mówię, to jakim... Titata, titata, dokładnie. I bzyku śpiewał, że poszedł do łączności. No i nie ma zwarcia, a po podłączeniu konsoli do USB-C wywala info niskie napięcie. No to robię takie coś i na tym zaprzestałem, słuchajcie. Tu jest bezpiecznik, nie? Tak zapobiegawczo mówię, a zmierzę go sobie, nie? Może jest walnięty. Mamy 0,15 ohma, jest gitara, działa. I teraz patrzcie, to jest bezpiecznik od linii V-Bus, od zasilania. I jedna końcówka pomiarowa do masy, druga na bezpiecznik. I patrzcie, co się dzieje. Jest 0,25 ohma względem masy, a główną linią zasilającą konsolę. No i jak? Odkąd robię Nintendo Switche, przy czym naprawiłem ich do tej pory 2,5, nie spotkałem takiej usterki. Myślałem, żeby w ogóle nagrać oddzielny materiał na kanał, no ale niech będzie. Wy wpłacajcie na dzieci, ok, ja spróbuję tutaj ulepić bałwana. Zobaczymy w ogóle, co jest grane, bo ciężko powiedzieć, co szlak trafiło. Nie mam zielonego pojęcia. Dziwny temat. Mój młody też ogląda. 10 lat.
wciągnął się w te filmy. Syn Emil pozdrawia z Rzeszowa. ABC Computer z Rzeszów. Dziękujemy, fajnie, fajnie. Słuchajcie, wyciągamy płytę. No i co będziemy robili? Zrobimy sobie próbę zwarciową, bo chyba że dojrzę magicznie moim super wzrokiem albo super mikroskopem, super rozdzielczości, pęknięty komponent, nie wiem. Zobaczymy. Jest spora szansa, że w ogóle szlak trafił procesor. I jest po temacie, no ale upewnijmy się, bo to jest dziwny temat. Co się zrobiło, że w konsoli jest zwarcie w głównej gałęzi zasilającej? Tutaj tranzystorów jako takich, no to to ich za wiele nie ma. Tu są przetwornice DC-DC i tyle. Kurczę. Idziemy. Idziemy. Chodź, gru. Czy my coś zobaczymy ciekawego? Poszukajmy. Może będzie jakiś element pęknięty. Ciężko powiedzieć, no ale... Najszybciej w takim wypadku, co zrobić? Wykonać próbę zwarciową i wszystko w temacie. I to też za chwilę uczynimy. Aczkolwiek, wiecie co, no, może dostrzegnę, czy dostrzegę, już w tym stanie to ja nie wiem, co ja zrobię, coś walniętego, pękniętego, może mu się uda, nie? No kurde, no tak średnio bym powiedział, auto exposure, dawaj jaśniej, o właśnie, tak? I w ogóle, o, kostka z biosem. Patrzcie, jakie kulki małe. Czajcie? Ach, ten mikroskop, kurde. To, jak on potrafi tam zajrzeć pod, to się tak wydaje, ale kurde, minionek w życiu Romana by tego nie ogarnął. W życiu. A to jest malutki układ. Bajery. Co tam piszecie? Motomyszy zepchnęły na drugi plan żółwie ninja i kapitana planetę. Co? Motomyszy z Marsa? Człowieku. Ktoś mi wysłał konsolę, zdjęcie. Kurde, 2003. Ja cię, patrzcie. Dostałem zdjęcie, ale fajnie. Ktoś mi wysłał. Patrzcie. Zdjęcie konsoli. My w dawnych latach robiliśmy... O, nie to. Jak to kliknąć? Numer naprawy 2328. Ile lat temu to było? I to jakaś konsola, nie pamiętam urządzenia. Kropki naklejaliśmy. Czerwone oznaczało, że czeka. Żółte, że robimy. A zielone, że już przetestowane i do wydania. 2300 naprawa. A teraz mamy, nie wiem, 13 tysięcy czy tam 14. No, dawno temu. Ponad 10 tysięcy napraw do tyłu. Fajnie. Ktoś trzyma naklejkę. Dobra, teraz tak. Nie widać niczego złego. W takim układzie trzeba będzie wykonać próbę zwarciową. Łukasz Beborodo, jestem! Pierdzący? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Tak mogło być. Taki kabelek potrzebuje, ten taki od LAN-u. Gdzie on jest? Mieciu kanalia schował. Chwila, moment. Mój kobel do zwarć. Ten, który... Ja cię pierdziu. Ale urwał. O, jest. Dobra. Lampka spadła enty raz. Ona mnie nie lubi. A, już wiem, bo uchwyt zabrałem gdzie indziej. Torgal, też fajny komiks. Sonda to był program. Ej, nie pamiętam tego. Sąsiedzi, Airwolf. Dobra, lutujemy się. Do tego kondensatora można się przylutować. Myślę, że to będzie taki dobry pad, który będzie trzymał, bo lutowanie się bezpośrednio do takiego bezpiecznika małego nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem. Niejednokrotnie lutując taki kabelek, co zrobiłem? Wyrwałem pada. To był taki, no, zagapienie się,
niedopatrzenie, pomyłka, pyk, wyrwało, no i cześć, nie? Jak ten kwadrat widzicie? Dobra, jak jest, to usuńmy go. Spoksy, nie rzucaj rzeczami. Znaczy, ja, co, czym ja rzucam? Ale o co ci chodzi? Słuchajcie, zapraszam do wpłat. A Miecio też robi takie live jak ty? Tak, nawet teraz jest live u Miecia. Słuchaj. Tylko nikt nie ma linku. Ale jak znajdziesz, to daj znaka i podziel się linkiem. Ok, tutaj jest masa, więc masę złapiemy sobie stąd. Który to jest model płyty? HAD. Chat? HAD. Dobra. Lutujemy dziada. Pyk, kuleczka. Jedna kuleczka. Nie urwie się? Nie urwie się. Dobra. I teraz drugi kabelek. Skrętka internetowa. Zobaczcie, jak ma się skrętka internetowa do całości. Ona jest naprawdę gruba w tym wypadku, a sami doskonale wiecie, jakiej grubości jest skrętka. Wiecie? Ja w sumie tak gadam. Sam nie wiem. Skąd mam wiedzieć to? Sobie zmierzę to, ten miernik, ten mikroskop to ma. Znowu dopisali. Znowu to zrobił, pokazał ten mikroskop z tymi opcjami. No i ciul, mogę. Robię to dla siebie. Lubię takie bajery. O, cyk. Ile ma? Ile ma szerokości drut ze skrętki internetowej? No, szybko pisać. Ja już mierzę. 0,56. No ciekawe. No i dupa, 0,53. Pomyliłeś się, panie. To źle nie zmierzyło, nie ma bata. 0,56. Jeszcze zmierzymy w tym miejscu. Mniej więcej. Pyk. I gdzieś dotąd. 0,49. Najlepszy serial to był Lody na patyku dla trochę starszej publiczności. Nie, źle zmierzyłem. Trochę źle złapałem. No, 0,53. Myślę, że może być. Ok, spoko. To wyłączmy. Moment, bo to te menu kontekstowe, nie wiem, czy da się w ogóle w innym miejscu ustawić, ale już nieważne. Ok, teraz termowizja. Termowizja jest wyłączona. Za chwilę odpalimy ujęcie. Na rączki, rączki. Pyk, start. O, jak jest czarno-biały, patrzcie, jak szybko działa. No kurde. Łukasz Beborodo. Co? Tik-tak, tik-tak. To jestem ja, pan tik-tak. Oglądało się. No jasne, że tak. I patrzcie, jeżeli ta kamera nie ma nałożonego tego filtru kolorystycznego, rozdzielczość jest o wiele niższa, ale jaka płynność jest, responsywność jest idealna. No, magic. Świetne to jest. Aczkolwiek nie lubię tego ujęcia. Więc z tego tytułu i tak wchodzę na aplikację i zaznaczę mu co? Rainbow. Pyk. I już jest teraz obraz o wiele fajniejszy dla oka. Ciekawszy, ale z większym lagiem. Potem złapię jeszcze większego laga. A, jeszcze zasilacz. Poczekajcie, korat. Żeby zrobić próbę zwarciową, trzeba odpalić zasilacz i upewnić się, że tu nic nie pierdyknie. Ile dajemy? Napiszcie coś od siebie. Jaki prąd? Ile voltów? No 20 to chyba za dużo. Dajmy mu ile? Władca much. Ja uwielbiam ten kolor. No widzisz, no to kto co lubi, nie? Ja z kolei jakoś jestem przyzwyczajony do tego. 0,7. 0,7 volta. 0,7 to zawsze jest dobra. 1 amper. Pyk. 400 voltów. Amper, ile elektrownia da. Dobra, dobra. Przewody masz 0,75 mm2. Tyle powinno być? To nie, to nie są. To może z oplotem całym tyle by miał. Nie, z oplotem będzie miał więcej. Chociaż. Trzeba to zmierzyć. Sprawdzę to potem. Dobra, słuchajcie, podłączamy zasilanko. I zaraz lecimy. Pytanie. Ja obstawiam, że nie wiem dlaczego, ale procesor widzi mi się tutaj, że będzie baju, baju. No dobra.
3, 2, 1, go. O ciur. Oczywiście wszystko się odbija. Sami widzicie promienie. Daj mu pan na zimnym na dzieciaczki, Don Króliko, Królik. Dziękujemy. U, kurde. Ty, tu się coś grzeje, albo to, że trzymałem łapą. Jeszcze żaba Monika i Kulfon. Oglądałem. Skłamałbym, gdybym powiedział, że tego nie było. Oczywiście, że było. Słuchajcie, dajmy mu 2 ampery. Albo dobra, już 3. No i tu... Ej, co jest gram? Czekaj, tą kamerę sobie muszę przestawić. Chwila. Podoba mi się to, jak ona patrzy się jakoś po mongolsku. O, może tak? No, gdzie jest Wally, ja się pytam. No i co? Nie wiem, takie głupie wrażenie, jakby w okolicy gniazda, w tym miejscu ciepło występowało. Na jakim batem? Albo jest tak duże zwarcie i tak naprawdę walnięty jest procesor, który jest pod tym shieldem. Ty no kurde, jakieś jaja. Czekajcie. Pewne rzeczy nie mają sensu, no ale... No dobra. Ściągnijmy tą folię, nienawidzę tego ściągać. Kurde. To jest takie bez sensu. To wiecie, to są takie zaczepy. Ja jeszcze zgubiłem mój ten taki otwieraczek fajny do podważania. Nie wiem, gdzieś mi go wcięło. Kurde. Nie mam go tu. Więc powoli będziemy podnosili. Ile mamy? 4300. Słuchajcie, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Lecimy. Może jeszcze ktoś tutaj chętny się znajdzie. Sinus już na serwisie? Czy jak? Wstał też dzisiaj 6.30. Zrobił łącznie prawie 400 km i mówił, że jeszcze wróci na serwis. Wariat jeden. Ale jego żona musi go kochać. Ja cię sunę. Płomienna miłość. Jak w Zakopane. Kpinci, no dobra, wszyscy prawie lubią 13 posterunek. A co sądzicie o świat według kiepskich? Lustrzane odbicie naszej szarej rzeczywistości, czy rewomową cringe? Dla mnie rewelacja. Oglądałem kiepskich po 13 posterunku. To dla mnie była rewelacja. Tylko niektórzy, nie wiem, jakoś tak dziwnie na to patrzyli, ale tam była dobra dawka humoru. Często pokazującą właśnie, ukazująca polską typową rodzinę, do której nikt by się nie chciał przyznać, ale taka była prawda, nie? Przecież ktoś oglądał kiepskich, to nikt by nie powiedział, ty, bo u mnie tak było, nie? Przecież to każdy powie, że to tylko patologia. Kurde. Kiepskie, najlepsze odcinki te z babką. Tak, no babka kiepska. Ogólnie te pierwsze sezony tych wszystkich seriali to były no najlepsze. Kurde. Czekajcie, bo muszę jakiś skalpel wsunąć. Chodzi o to, żeby podważyć tą blaszkę. Nie mam takiego specjalnego narzędzia do właśnie wpychania. O tam trzeba wsadzić. O. Cyk. Widzieliście to? O, właśnie tak. I tutaj. Skalpel, cyk.
trochę nadginam. Stanek namówił na kolejną 60. A dziękujemy. Dzięki, Stanek, dzięki. No, staram się namawiać, no dlaczego nie? No, ja wiem, że to jest aspekt finansowy i proszę was, bo wiele osób tutaj wpłaca regularnie. Stanek i inni to tysiące złotych wpłacili łącznie, grube tysiące. Oglądam od dawna i podziwiam, zwłaszcza za cierpliwość. Pozdrowienia, dziękujemy za 50 zł. Także kto jeszcze nie miał szansy pomóc, zapraszam. Dlaczego nie? Jak nie teraz, to kiedy? A jeżeli odkładamy sprawy na później, to wiadomo jak to będzie. Jutro to będzie futro. Ten, który wymyślił to powiedzenie, to powinien dostać nagrodę. Albo talon. Chociażby. Mądry łeb. Dobra, to podnosimy. O, o, o. Jeszcze z tej strony. Ale się to wszystko poblokowało. Ja cię zsunę. Już się wierzyć nie chcę. Takie zabezpieczenia robią. To jest kolejne właśnie, wiecie, zabezpieczenie skierowane po co? Żeby żaden człowiek i tak dalej, nie robił tego. Bo jak inaczej? My chyba jesteśmy na mało nual fokusie. Dobra. I zaraz ta blaszka zejdzie. Tutaj mamy co? Procesor. Czy on zadziała? Nie wiem. Mam podejrzenie, że może być źle. Ale kto wie. To jest płyta właśnie HAD. To już chyba jest ostatnia rewizja switcha przed tym OLEDem. Tak coś mi się wydaje. No i teraz, słuchajcie, chodzi o to, żeby ustalić, czy nie nagrzewa się procesor, bo jeśli on się nagrzewa, to jest musztarda po obiedzie. A co to za matryca była robiona? Full HD, 144 Hz, 17 cali, tak strzelam. Może gdzieś coś pomyliłem, ale wątpię. Ale było widać większą płynność. Więc fajna matryca. No i oryginalna, bo to jest to, o czym ja mówię. Lepiej zregenerować oryginalną z pierwszego montażu, bo ona jakościowo i tak ma przeważnie lepszy obraz niż to, co kupisz. Jack Lantern. Słupsk pozdrawia. Ej, Jack Lantern. Z czego jest ta postać? Nie pamiętam. Dobra, cyk. Słuchajcie, odpalamy. Hot cold. W takim razie zrzutka dla gościa od jutro będzie futro. Odpalamy zasilanko. No, baby. Ty, no kurde, no. No grzeje się tak jakby... Ten kondensator. Znaczy, może się grzać punkt, wiecie, który jest najsłabszy na tej linii, więc przy bardzo dużym obciążeniu to jest możliwe. Z tej strony widać, tak jakby, patrzcie, pierwsza wpłata w tym roku na dzieciaki. Właśnie, bardzo mądrze napisane. Kto nie wpłacał jeszcze w tym roku, zapraszam. Ostatni dzień stycznia. Dobry moment na wpłatę. A brakuje nam 189 zł. To wygląda, jakby zwarcie było w laminacie albo w gnieździe gdzieś w tym miejscu. Nie wiem, może ten kondensator jest walnięty. To jest trochę niedorzeczne, aczkolwiek jakby doszło do jakiegoś przeskoku napięcia, bo klient podłączył kabelek USB-C do jakiejś dziwnej ładowarki, to ten kondensator jest pierwszy na linii, więc szansa, że to on walnął. No i pyk, cel osiągnięty. Brawo. Dzięki, RK. Dzięki. I cyk, udało się. Au. Dobra. No to w takim układzie kamień z serca, że tak powiem. Co zrobimy? Ściągamy ten kabelek. No i
Nie wiem, wylutuję ten kondensator, bo to jest jakieś dziwne. Albo jest zwarcie wewnętrzne w laminacie, albo jest tak przywarty CPU. Dziwny temat. Ile już poszło do dzieciaków? Łącznie wszystkiego z 200 tysięcy? Strzelam. Nie wiem, nie powiem ci ile dokładnie. Ale niedługo, jak już wszystko zostanie zliczone, bo prowadzę statystykę od kwietnia tamtego roku, taką skrupulatną, tylko muszę się cofnąć jeszcze do 4 miesiące do tyłu. Będzie podsumowanie całego roku z wszystkimi wpłatami, wszystko będzie. I to będzie upublicznione, zresztą i tak jest już, ale będzie to wszystko dopięte, bo chcę mieć to wszystko w jednym miejscu i będzie wiadome, ile zgrane. I wrzucę post na społeczność. Ale w tamtym roku, kurde, grubo, no 160 do 200 tysięcy, no, nie wiem ile dokładnie, bo nie chcę tutaj strzelać, ale dużo pieniędzy, mega dużo. Wszystko dzięki wam. Okej, okay, grzejemy go. Zresztą, po co ja tak robię? Twizerem. Kto nie wpłaca, ten donosi. Pozdrawiam. Patrzcie, co zrobiłem. To wygląda jak, nie wiem, nie wypał jakiś. Twizerem, Twizerem. Można byłoby to hoperem wylutować. Bipczu, no to namówiłeś. Kurde. Fajnie. Bierzemy Twizera. No i nagrzewamy. No i patrzcie, nie chcę puścić. Jaka jest temperatura? A 270, czekajcie, bo tak mówię, coś słabo. Idziemy na 350. Osobiście nie chce mi się wierzyć, że to jest ten kondensator, no ale... Dobra, ściągamy go. Pyk. No i... Sprawdź. Co tu spadło? Ej, gościu. Dobra. Radosław Pycia. Ja tam seriali wolałem oglądać Robin Sherwood. Wiesz, że to oglądałem? Oglądałem to, no. Człowiek się teraz zastanawia, to co myśmy robili, jak byliśmy młodzi? Kiedy się chodziło spotykać z ludźmi? Kiedy się jeździło motorem, rowerem, tu czy tam? Albania Północy pozdrawia. JCH. Okej, okay. Domyte. Pyk. Odpalamy miernik zaraz. Na omy. No i sprawdźmy, jest zwarcie dalej, czy nie ma zwarcia. Mogłoby nie być. Także to byłoby interesujące, jakby to był faktycznie ten kondensator. I tak, masa jest na tym padzie. Patrzymy. Mamy 0,15 ohma, nie? Nas interesuje teraz ten pad, o ten. Przykładam. Kurde, jest zwarcie. Do dupy. Tutaj mamy jakiś tranzystor. Ciężko powiedzieć, czym są te układy, no ale sprawdźmy sobie jego wejście i wyjście. Zwarty jest. Tradycyjnie wspieram i pozdrawiam. Ok, on jest zwarty. Poczekajcie, ja tutaj mam gdzieś Nintendo Switcha innego. To jest płyta, o, taka sama płyta. Mam inną płytę HD. I sprawdźmy sobie ten tranzystor. On ma być zwarty, ok. Mordo, jest sens spróbować wymienić kość DDR6 w RTX 28 bez stacji BGA? Możesz. Załatw sobie podgrzewacz dolny jakikolwiek. Nagrzej płytę do jakichś 120 stopni. Resztę robisz hoterem i cześć. Wywal gniazdo USB. Nie myślałeś, żeby cel z 5K zmienić na 10K? Ja bym był na tak. Może taka ankieta przy kolejnym live? Wiesz co, myślałem na ten temat, ale tutaj lepiej zapamiętaj, jeść małą łyżką, łyżeczką w zasadzie przez całe życie, niż zjeść parę razy dużą. Takie jest moje zdanie. Więc... Tak mi się wydaje.
Kurde. Może faktycznie gdzieś w gnieździe tam coś zalało się, no. Jestem już na warsztacie. Dzięki, Spox. Jeszcze szybka 60. No i spoko. Ogólnie to Sinus przyjechał cię odebrać nagrodę, jasne, i przywiózł do nas jakąś płytę z automatyki, coś co steruje. Nie pamiętam czym. On pewnie zaraz napisze wam, czy na czacie, czy wpłaci tam 10 zł i napisze. Duży sprzęt, więc pomagamy sobie. Ja szczęśliwy, on szczęśliwy, wszyscy są szczęśliwi. Więc dlaczego nie? Ja jestem specjalistą od lutowania BGA, lubię to robić, to mi idzie. Wielu innych tematów nie tykam, bo nie umiem, nie znam się i tyle. I na to trzeba patrzeć trzeźwo. No kurde, jaka jest szansa, żeby tam mogło być jakieś zwarcie w tym gnieździe? Przecież to jest niemożliwe. Dobra, trzeba jakoś tutaj badyla przywalić grubszego. Nie no, puścimy mu więcej. Tu się musi coś nagrzewać, bo to nie ma bata. Dobra. Ustalimy to. Tu jest potrzebny Fox Mulder i Dana Scully. Bo kurde. Pyk. 22.50, a gościu siedzi przy płytce jakiejś i nie umie naprawić. Ale serwis, z pupy. Dobra, panie, teraz nie będzie miło. To już koniec, nie będziemy się bawili. Szybka diagnoza. 250 się należy. No i kurde, przy 0,70 V ona pobiera 1,5 ampera. Jak na moje, to on się zacznie nagrzewać. Czekajcie. Szukamy ostrości. Kpińczy. Dzisiaj Matki Boskiej Fakturowskiej. To się trochę poprzepychamy o pierwszą pozycję. Pozdrowienia dla prywaciarzy. O proszę, patrzcie, Kpińczy tutaj z markerem, kurde. O! Marker jak ładnie na tym live przycisnął. Brawo. Brawo, brawo. No i teraz tak, czekamy. Podbiję napięcie na... O, 1,08, 0,9, 1 V. Gdzie jest Wally? Ja się pytam. Nagrzewa się punkt oczywiście, który... No. Czekajcie, no przecież to jest... Totalnie powalona. Gdzie jest ostrość z tej kamery? Chwila. A, bo to jest za wysoko. Okej. Grzeje się centralnie ten punkt lutowniczy, no i tyle. Wiecie, o co chodzi? Procesor może być na takim zwarciu. W sumie trzeba zmierzyć kondensatory na procesorze. Jak na nim jest 0,1 ohma, to jest nara. To wszystko będzie wskazywało na procesor.
Tak. Bezpiecznik grzeje. On jest tu słabym ogniwem, tak. Z tym się można zgodzić, jasne, ale... Ale kurde. Idziemy na mikroskop. Zmierzymy sobie kondensatory na procesorze, bo jest spora szansa, że na nich jest zwarcie i jest musztarda po obiedzie. Jeżeli w laptopie na przykład dochodzi do takiego zwarcia i nie umiem go znaleźć, to co robimy? Szukamy zwarcia z tej gałęzi B+, względem faz zasilania procesora. Jeżeli to jest idealne zwarcie, perfekt, to jest wiadoma sprawa. Przy czym muszę odłączyć zasilanko, bo inaczej, kurde, nie uda się. Chodź tu. Nie mogę tego wyciągnąć, chwila. No chodź, kurde. Dobra. Gorąco się zrobiło. Mierzymy. Siedem-osiem kiloohm. Dziwne. 11 ohmów. 10. 10. 54. 54. 54. To jakieś jaja są. Idziemy dalej. Zobaczcie, 0,6 kiloohm. 0,6. Jakie masz bakiety pomiarowe? BST 0,50. Bardzo dobre. Przy zwarciu końcówek, patrz. 0,8, a ten miernik nie ma kalibracji, więc można byłoby zejść jeszcze w dół, jakby była kalibracja w trybie automatycznym. No kurde, aż mi się wierzyć nie chce. Siedem kiloohmów, no ja cię sunę. Wiecie, taka diagnostyka pomiar jest nudny, nie? No ale chcę się upewnić. Najprościej było powiedzieć, procesor zwalony, nara. Etatowcy pozdrawiają, naprawa robi wrażenie. Ta naprawa. 10 ohmów. Dziękuję oczywiście markerze za pierwszą wpłatę, kolejną wpłatę, znaczy się, i za pierwsze miejsce. 10 ohmów. 1,4. 1,8 kilo. Ale to jest fajne, że w końcu mamy na podglądzie ohmy. Ja nie mogę. Dobra, mierzyłem to. Wychodzi na to, że procesor nie ma zwarcia, no ale jakim cudem? Przecież to nie ma totalnie sensu. Zrobię teraz jedną rzecz. Wylutuję bezpiecznik, bo dowiemy się, gdzie jest zwarcie, wiecie? Czy zwarcie idzie na system, czy zwarcie jest od strony gniazda? Bo to jest dosyć niespotykane, no... Wiecie, to gniazdo USB-C, wylutowanie jego, jasne, to można to wylutować, tylko nie będę na pałę lutował, bo tak jak wspominałem wcześniej, ja nie biorę kasy za diagnozę, a na przykład wiele klientów, jeżeli usłyszy z mojej strony, że proszę pana, było gniazdo uszkodzone, trzeba było je wylutować, nie? I powiem wam taką sytuację. Nie naprawiliśmy sprzętu, nie bierzemy za to kasy i dzwonimy do klienta, proszę pana, nie będziemy lutowali z powrotem gniazda, w tym wypadku termicznie je uszkodzę, trzeba wstawić nowe, więc nie będę lutował drugiego nowego po to, żeby tylko to wyglądało, a często klienci chcą mieć z powrotem sprzęt, który jest cały. Dlaczego? Bo mogą go sprzedać, bo dopóki nie był mocno ingerowany z zewnątrz,
to umówmy się, że jego wartość jest X. A jak był już taki przeorany z zewnątrz, że o, tu gniazda nie ma, to ile ta konsola wtedy jest warta, uszkodzona? 50 zł, stówkę max i nara, nie? A póki jeszcze jest wyglądająca, no to umówmy się, jest dobrze. O, dobra, przesunął się. No to teraz test. To jest ciekawe. Co za kurde. Dobra, nasz bezpiecznik. Urwałem, ale urwał. Płytę główną teraz będę musiał odkupić. No, tak było. Tak było, bez kitu. Dobra, złaź stąd dziadu. Mierzymy. Panie, oddaj gniazdo. Dokładnie. W dupę sobie wsadziłem. Ukradłem, nie? Mierzymy. Kurde, nie wierzę. Wy to widzicie? To są jaja. Ja pierdzielę. Ty. No i jakim... Zwarcie jest od strony gniazda. Tutaj nie ma zwarcia. Tutaj jest. Przyglądałem się temu gniazdu przed live'em. Panie Areczku, pozdrowienia, to są dla prezesów. I w gnieździe jako tako nic złego. Nie zauważyłem te piny, wszystko tam elegancko. Nie było widać żadnej usterki mechanicznej. Dziwne. No dobra. Zrobimy to. Mam dowody. Ktoś mi powie, że oszukałem, wyślę go do live'a. Pisałem, że gniazdo. Miałem już to. To jest dziwne. Ja już to sprawdzałem, gniazdo, i nie wygląda na złe. Dziwny temat. Bym powiedział bardzo, ale spokojnie. To, że... Wiecie, tak teraz pisanie, że to gniazdo. Ja też w pierwszej kolejności pomyślałem o tym, żeby usunąć gniazdo, tylko logicznie na to patrząc, wolę wykluczyć wszelkie inne opcje, a nie na pałę lutować gniazdo i tyle. Pierwsze co, to bym normalnie wylutował gniazdo, ale ogólnie, będąc na live, warto jest się na to popatrzeć trochę szerzej. I wszystko w temacie. Dobra, grzejemy gniazdo od spodu. Albo od góry, poczekajcie, bo ta blacha, trzeba to zasłonić. Zasłonić jakimś shieldem. O, niech będzie nawet IHAS. O. Pyk. I zaraz będę nagrzewał hoterem i heja. Ale jakieś dziwne rzeczy. Bardzo dziwne. Suweren miał rację co do gniazda. Ej, wiecie, że nigdy bym nie wpadł na to, że to jest gniazdo. W życiu Romana. Grzejemy hotem. Tylko nie przepij tego. Okej, okay, nie przepierdzielę na głupoty. No dobra, usunię to z gniazdo. Ciekawe. Mówicie, żeby po gnieździe było widać coś przypalonego i tak dalej. A tutaj trochę to dziwne, ale niewykluczone, tak? O, moment, moment, bo tu kamera nam zawadza.
Tak. Zabawnie będzie, jeśli się okaże, że po wylutowaniu gniazda zwarcie dalej jest. Więc, albo dobra, usunę te piny, żeby nie było, te pady lutownicze. O. Ja wiem, że było widać, że się pole masowe nagrzewa. Przecież wspominałem o tym. Także luz bluz. Tylko sam fakt, gniazdo oglądałem wcześniej pod kątami. Tam usterki takiej, że niby są piny przywarte, nie było widać. Ale to nie znaczy, że nie ma jej, tak? Dlatego każda usterka jest zgoła odmienna. I wszystko w temacie. Coś, co wygląda, że działa, nie działa. I tyle. Dobra, to mamy oczyszczone. Pyk. $5500 zebrane. Super. Dobra, robiłem pomiar. Robimy pomiar, panie. Cyk. I sprawdzamy. Nie ma nic? No, prawdopodobnie nie ma nic. Nie ma. I dokładnie, w tym wypadku winę ponosiło co? Gniazdo USB-C. To jest bardzo rzadko spotykany temat. Musiały się jakoś zaspawać ze sobą piny. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to... Tego nie wiem, czy to pokażę. Czwarty pin od prawej, o tutaj, on musiał zrobić dupę, wiecie? Bo te wszystkie pady widać, piny, a ten jeden był taki słabo widoczny, więc tam musiało dojść do usterki. Bo tutaj ładnie widać piny. Także mamy to. Mamy postawioną diagnozę. W konsoli jest uszkodzone gniazdo USB-C. No i wystarczy je wymienić. Konsolę złożyć, uruchomić i mając szczęście zagada to. Trzeba uzupełnić drobnicę, czyli bezpiecznik, kondensator, gniazdo. I tyle. Dzisiaj tego już nie będę robił, jest późno. Głowa mnie boli. Więc co tu dużo mówić. Jutro też jest dzień, więc umówmy się, że na dzisiaj wystarczy. Co mogę powiedzieć na sam koniec? Jeżeli macie jakąś sugestię ze swojej strony, co zrobić na kolejnego, nie na kolejnego, przepraszam, bo teraz jest 98 live, następny będzie 99, w sumie na setny. Co wymyślać na setny live? Zmęczony już jestem. Wow. Więc co tu dużo mówić? Napiszcie mi komentarz pod live'em, nie tu na czacie, tylko za chwilę. 60 sekund i koniec, tak. Sinus rzucił temat jako pierwszy na temat, że wpłacił pieniądze kolejny raz i przedłużamy live'a o godzinę. Frezarka. Nie wiem, jaka jest z media. Jeju, marketu. Kapę Pawlata. Lepiej późno niż wcale. Pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję. Słuchaj, nie wiem, co to jest za model. 130 zł w Media Markiecie. Ja ci pokażę zaraz. Działa to i tyle. Manikurę DM999.
I żeby była jasność, kupiłem pierwszą, była zepsuta, oddałem na reklamację i dostałem od razu drugą. Takie coś. Ona ma pedał nożny, można nim wtedy włączać, wyłączać, sterowanie obrotów, tu się podpina to co trzymasz w ręce i cześć. Także spoko, za te pieniądze ona się zwróciła, ło, przy pierwszej robocie. Więc co tu dużo mówić? Słuchajcie, kończę, bo jutro też jest dzień, trzeba żyć, trzeba naprawiać. I fajnie, że się udało ustalić dwa tematy, że matryca ruszyła, no i niestety jest zalana i to fest, więc takiego stanu rzeczy nie oddam dla klienta, trzeba ją wymienić na nową. A USB-C, temat jak zawsze do zrealizowania. I co tu dużo mówić? Dziękuję za uwagę, za to, że byliście. Miło z waszej strony, że wpłacacie, że się dzielicie. Słuchajcie, oby takich sytuacji było więcej, bo to jest piękna sprawa. To się w głowie nie mieści. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję za tą obecność. I marker jeszcze raz na dzieci. Zobaczcie tam, kurczę, widzę walkę za pierwsze miejsce. Także już kończę w zasadzie, więc jak macie jakieś pytania, możecie pisać komentarze pod live'em. I tyle. Więc kończę. Był z wami Spox 2 i nie tylko. Baja bongo. Trzymajcie się. Cześć, hej. Pozdrawiam.